No i nie wiadomo, co z tym zrobić teraz. Wisła Kraków wzięła i awansowała do finału Puchar Polski. Nikt nie wie, co z tym zrobić. Z faktem obecności Wisły Kraków w finale Puchar Polski. Do końca wierzyłem, że mój kolega Michał Ryc napisze ponowne oświadczenie, że jeszcze się zastanówmy. Na Widzewie nie ciąży zakaz wyjazdowy na Puchar Polski, a na Wiśle tak. To jest o tyle ciekawa sytuacja, że w pierwszej lidze trwa, o czym zresztą rozmawialiśmy już niejednokrotnie, trwa takie wymyślanie coraz bardziej interesujących powodów, dlaczego nie możemy wpuścić kibiców Wisły Kraków. Wisła Płock coś tam też wymyśliła. Znaczy, no Wisła odniosła się wprost do tych, podała rzeczywisty powód tak naprawdę, czyli to, że jest niechęć wobec kibiców Wisły Kraków. Że jest niemiła. W środowisku kibicowskim z uwagi Wisła Kraków jest niemiła. Te przyśpiewki są po prostu po całej Polsce. Mniej więcej. No wcześniej pojawiały się różne, a to trzeba było wyremontować sektor gości, a to tam było zagrożenie, że coś tam. No generalnie trzeba było wymyślić. Twoja ulubiona wymówka? Kurczę, wiesz co, wydaje mi się, że Miedź miała jakąś taką efektowną. Ale to też można, nie? Kolejny klub. Możemy, Kuba, zgłosić propozycję wszystkim klubom pierwszej ligi. Jeśli brakuje wam wymówek, dlaczego nie wpuszczać Wisły Kraków, jesteśmy w stanie coś wymyślić. Motor Lublin, gotowiec. No zginęły klucze od trybuny gości. No nie mamy ich, co mam zrobić? No przecież nie będziemy jakoś, no ślusarza nie ma w Lublinie. A podobało nie mi się, kluczy. Zbigniew Jakuba sąsiad, tak. Pracowały cztery panie przy sektorze gości i zniknęły. A z nimi klucze. Tak dobitnie powiedział, robiąc odpowiednie pauzy stosowne, budując pewnego rodzaju nastrój. Natomiast Koń Rafał, który recenzuje polską scenę kibicowską na Twitterze, wrzucił kartoniadę w wczorajszym Wisły Kraków i powiedział, że za tym kartoniadę to powinien mieć zakaz jeszcze na długo, długo. Że nie powinno się wpuszczać zwyczajnie kibiców, którzy robią takie kartoniady. A co było na tej kartoniadzie, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, w tym ja. Myślę, że nie wszyscy, którzy widzieli tę kartę, są w stanie powiedzieć, co na niej było. Nie, no zamysł był taki, że to był napis TS Wisła, no, ale... Nie wszystko wyszło, tak? No nie zawsze, nie, zdjęcie było pod dziwnym kątem. Rozumiem. Jak przy parkowaniu w przekrecie. Znaczy, zastanówmy się, Kuba, nad jednym zasadniczym tematem. Jaki klub w finale Pucharu Polski bardziej by urządzał PZPN? Z tych nieoczywistych, bo moim zdaniem reprezentacja Mordoru, gdyby trafiła do finału Pucharu Polski, PZPN by uznał, okej, przyjedzie Sauron. Przynajmniej nie Wisła. A on jest taką dużą wieżą, to jak oni to na lawecie przywiozą? Nie nasz temat, wpuścimy gościa, to jest prezes. Jakoś to będzie. Ale przynajmniej nie ma zakazu stadionowego, nie ma dyskusji o tym, czy będzie walkover w finale Pucharu Polski. Właśnie, przyjadą, no... I zagrają ten mecz. To jest jakby jeden pewnik. Coś się może stać wokół stadionu. Okej, różne rzeczy się działy na Narodowym, ale wyjdą grać. Saurona. Właśnie widzisz, to jest najbardziej specyficzne, bo w pierwszej lidze trwa wymyślanie powodów takich na siłę. A tu jest odwrotnie, bo na Wiśle ciąży zakaz wyjazdowy przyznany jeszcze przed tymi wszystkimi zdarzeniami za bodajże obrzucanie murawy racami w sektorze gości. Tylko, no właśnie, jest tutaj pewnego rodzaju precedens, bo kiedy na Lechu wisiał zakaz wyjazdowy na mecze Pucharu Polski, a awansował Lech do finału, to PZPN zastosował amnestię i po prostu tę karę, nie pamiętam, czy anulował, czy zawiesił, czy umorzył, nie pamiętam teraz dokładnie, co tam się wydarzyło. W każdym razie kibice Lecha zasiedli na trybunach Stadionu Narodowego. Więc o ile w pierwszej lidze trwa wymyślanie powodu, żeby Wisły nie wpuścić, tak teraz w PZPN-ie może być wymyślanie powodu, by Wisłę wpuścić na ten stadion. A to nadal niczego jeszcze nie rozwiąże. Słuchajcie, sprawdziliśmy, wysłaliśmy niezależnego koordynatora, eksperta. Wisła Kraków wcale nie jest niemiła. Według niezależnych, oficjalnych, niezawisłych, krakowskich ekspertów, tak których jest. Mamy. Jeden zgłosił zdanie odrębne, ale wyśledziliśmy, że ma kartę na Krakowie, więc jego zdanie bierzemy pod uwagę. Przy czym to nie rozwiązuje jeszcze wszystkich problemów, bo jak nawet PZPN się upora z tym, że no dobra, okej, wymyśliliśmy powód, Wisła jest miła, potwierdzają, 7 ekspertów to potwierdza, 4 panele badawcze powołaliśmy, Wisła jest miła i proszę skończyć. Ale wiesz, to tak wiesz, konferencja prasowa, tak? No dziś ogłosimy, czy Wisła Kraków jest miła, czy nie miła. Pani Lizuniu, takie... proszę zmienić slajd. Tak. Zmienił się slajd, Wisła równa się miła. Tak, jest takie ciało badawcze, tu ogłaszamy oficjalnie już teraz, proszę przestać, Wisła Kraków jest miła. Na sali strzelają szampany i tak dalej. No i jak Wiśle, kibicom Wisły zostanie anulowany ten zakaz, który wcześniej PZPN im wlepił, to nie wiadomo, jak się zachowają jeszcze kibice Pogoni Szczecin. Bo kibice Piasta Gliwice nie pojechali na mecz półfinałowy
Pucharu Polski na mecz z Wisłą, no bo bojkotują Wisłę, więc czy nie będzie... Ale ja to widzę, rzeczywiście. Taki wymarzony finał Pucharu Polski. Narodowy, bez kibiców, bo no, Wisła Kraków miała przyjechać, w ostatniej chwili się wycofała. Pogoń Szczecin myślała, że Wisła Kraków przyjedzie, no to nie chciała przyjechać. I oczywiście do tego walkover i Pogoń Szczecin świętuje swoje pierwsze w historii trofeum przed pustymi trybunami po walkowerze. Leci to We Are The Champions i wiatr szumi między trybunami i ten szampan po prostu, ale by to żart. A potem wszystkie te wycieczki na stadionie Pogoni Szczecin. No, weźcie do tego waszego muzeum, tam pokażcie. Opowiedzcie tę historię tego finału. O, puchar, jedyny. To ciekawa, no. Jakaś, jaki był finał? Opowiedz. Wiąże się z nim jakaś anegdota? No, to będziemy mu opowiadać. No stoi, nie. To stoi, no. Nie wiąże się z nim żadna anegdota. Fajny był półfinał, wiecie? O półfinale wam opowiem, jaki był półfinał. Super. No właśnie, skąd walkover? Ja zaraz powiem, skąd walkover. Walkover się wziął stąd, że jest takie konto na Twitterze. Chyba, że to później omówimy w ogóle. Jakoś. A, no dobra, w sumie to tak. To przydługie wprowadzenie, bo jesteśmy świeżo po półfinałach. A no tak. Walkowerem zaraz... zagroził Jarosław Królewski. Znaczy zagroził, no powiedział wprost, że albo PZPN cofnie karę dla kibiców Wisły Kraków, albo nikt z Wisły Kraków, nikt, kto jest zatrudniony w Wisle Kraków, nie przyjedzie na standardowe, czyli wyłącznie z piłkarzami, a to zakończy się walkowerem. Do tego jeszcze sobie wrócimy. To jest ciekawa sprawa. Ale ciekawą sprawą jest też, wydaje mi się, że jedno z odwiecznych pytań polskiego futbolu. Czy w Lechu Poznań może być dobrze dłużej niż przez chwilę? Otóż nie. Nigdzie w polskiej piłce, w zagranicznej piłce i w życiu nie może być dobrze przez dłuższą chwilę. Ale widzisz, w Lechu Poznań ciekawe jest to, że Lech Poznań naprawdę ma wszystko, żeby tam było dobrze dłużej niż przez chwilę. Naprawdę. Jest to jeden z niewielu klubów w Polsce, gdzie wszystko powinno być dobrze. No tak. Na przykład trener mógłby być dobry. Albo mógłby być dobry napastnik. Też mógłby być jakiś na przykład... Trener bez doświadczenia w Wodrze Opole 7 lat temu. Dyrektor sportowy, który zimą wzmacnia drużynę, mógłby być. Różne rzeczy mogłyby być. Napastnikiem. Ale nie ma. Mogłyby być różne rzeczy w Lechu, ale ich nie ma. Natomiast ja uważam, że mimo wszystko w dyskusji o Lechu Poznań najważniejsze jest to, żeby podkreślić, jak dewastującą organizacją jest Lech Poznań. Tak. Zabić entuzjazm Mariusza Rumaka. Sprawić, że Mariusz Rumak z człowieka, który wyprzytulałby każdego, kto znalazłby się na jego drodze, nawet jeśli byłby to ktoś niemiły, na przykład kibic Wisły Kraków, to do tego stopnia, jakim jest obecnie, do tego stanu, w jakim jest obecnie, że media spekulują, czy wyzywa piłkarzy od baranów, czy nie. Czy są jednak delikatniejsze sformułowania. Czutkus. No to jest po prostu obraz tego, jak bardzo toksyczny potrafi być Lech Poznań. Przecież to jest jak zabić entuzjazm Mariusza Rumaka do bycia trenerem Lecha Poznań, to jak zabić, nie wiem, no... psa, który jeździł koleją. W opowieści o psie, który jeździł koleją. To mniej więcej podobny poziom okrucieństwa. Zresztą o tym porozmawiamy dokładniej, co się wydarzyło w Lechu Poznań. Bo w Lechu Poznań sceny i ciężary, czyli można powiedzieć... Codzienność. Tak, dzień jak codzień, chleb powszedni. Wyścigi, gaszenie entuzjazmu. No Lech Poznań jest takim wampirem energetycznym. Wampirem na entuzjazm, wampirem na radość. Trochę oklepany już ten slogan, ale jedyny dobry, jaki w życiu wymyśliłem, więc zakład utylizacji marzeń jest bardzo... Zakład utylizacji marzeń cały czas. No, podoba mi się, że Mariusz Rumak... No, niczym dawaliśmy to na tytuł kiedyś? Zakład utylizacji marzeń? Nie wiem w sumie. Na pewno dawałem to na tytuł bloga, bo... Przecież nie, blog nie ma tytułów. Jest tylko... Najpierw było jak coś środa, a teraz jest tylko Olkiewicz środa. A nie wiem, zobaczymy. Zastanowimy się. W każdym razie faktycznie było to... Ale tu, bo to ładnie zbudowałem. Ale nawet skrót. Zoom. Mhm. A to była cała, wiesz, cała fraza, cała akapit. Wiesz, taki, jeśli Old Trafford jest teatrem marzeń, jeśli Hollywood jest fabryką marzeń, to Lech Poznań jest zakładem utylizacji marzeń. I wchodzi Mariusz Rumak, mówi, marzyłem zawsze o byciu trenerem Lecha Poznań. I mijałem 2 miesiące, Mariusz Rumak, jak na tym memie, tak jest, ta głowa podparta dłońmi. Boże święty, co ja się wpakowałem. Kim ja właściwie jestem teraz obecnie. I czy na pewno dobrze zrobiłem, marząc o tym, żeby prowadzić tę konkretną drużynę. O tym wszystkim porozmawiamy. Za sekundę, to jest program Tetrycy, jest godzina 10 w piątek i możemy się jakoś przedstawić jeszcze. No, możemy sobie wybrać, którą wersją Mariusza Rumaka dzisiaj jesteś. Czy to spokojnie takie bingo mogłoby powstać i tam kilka Rumaków, którymi dzisiaj jesteś. Ja się bardziej solidaryzuję z tym jednak obecnym. Może bez z tym gdzieś tam, powiedzmy, po porażce z Rakowem. Nie tym, ten obecny, te pogłoski, które teraz docierają,
już za daleko. Ale ten całkowicie zdruzgotany, rozczarowany, otwierający klapki, które miał na oczach, na to, czym naprawdę jest świat, jakim chaosem, tego Mariusza Rumaka cenię najbardziej. Nie tego tam bujającego w obłokach, na różowym Dumbo, lecącym przez nad Poznaniem. Nie, ten był trochę zbyt cukierkowy jak dla mnie. Ten, gdzie dociera rzeczywistość, to jest mój Mariusz Rumak. Ja myślałem, że przedstawimy się jako dwa rodzaje marzenia. Jest jeden rodzaj marzeń, to są te marzenia niespełnione i to są złe, a drugi to są te spełnione i to są gorsze. Jak widać, po tak. Poznań. Tak też może być. To jest program Tetrycy i sobie porozmawiam najpierw. Wiesz, że Wisła Kraków nie może trafić na Middlesbrough w Lidze Konferencji Europy? Ciekawostka na marginesie. To tam też nie chcą wpuścić kibiców Wisły Kraków? Tak, Middlesbrough powiedział, że oczywiście mają zamiar awansować do Premier League, a następnie do Ligi Konferencji i spotkać się z Wisłą, ale Wisła jest niemiła według ich badań. I UEFA się zgodziła. Tak. UEFA musi Zbigniew Baniak powiedzieć UEFA, że my tu mamy w Polsce niezależne, obiektywne komisje krakowskie. Z Krakowa komisje. Dotyczące z tego, czy Wisła Kraków jest miła, czy nie. A i proszę przestać. Jest ten, wychodzi Gianni Infantino. Nie, już nie Gianni Infantino, jakiś inny wychodzi. Ten co jest za Gianniego Infantino. No dobrze, przedstawiam reguły losowania. Armenia nie może trafić na Azerbejdżan, Rosja nie może trafić na Ukrainę, Wisła nie może trafić na nikogo. No Middlesbrough. Typowo na Middlesbrough. A jak trafi na kogoś innego, się zastanowimy. Ale Wisła, Middlesbrough, no nie, to za dużo. Rozpoczynamy losowanie Ligi Konferencji Europy. Tak mogło być. Ale dobra, Lech Poznań to jest klub, który nie strzelił gola żadnemu poważnemu zespołowi od wieków. Bo strzelił Warcie Poznań. Ale... 6 ostatnich meczów, gole Warcie Poznań. Gole strzelone Warcie Poznań, jak wiadomo, nie liczą się podwójnie, w ogóle się nie liczą. Znaczy, no, Lech Poznań zaczyna mecze z Wartą od 2-0, więc można zdradzić kulisy. Tak to wygląda. Nikt tych meczów nie ogląda, więc ja powiem po prostu, że tak jest. Jeśli chodzi o mecze Lecha z Wartą Poznań, to mają mniej więcej tyle sensu, co granie finału na Narodowym, gdzie po prostu powinno się przekazać po walkowerze trofeum do gabloty tak. Pogoni Szczecin, która bardzo tęskni do tego, żeby przywitać jakieś taki tyfony. Reportaż o gablocie Pogoni Szczecin. Pojedźmy do Pogoni, zobaczyć gablotę. A to jest bardzo daleko. Ale raz byłem w Szczecinie. Zresztą nie wygraliśmy tam również. Podobnie jak w Białymstoku. Mhm. I podobnie jak w wielu innych. W ogóle wiesz, co ostatnio spostrzegłem? No. Mecz z Piastem jest meczem o wszystko dla łódzkiego klubu sportowego w tym sezonie. Tak. Dlatego, że wszystkie mecze, w których zdobyliśmy punkty, to w rewanżach przegraliśmy, bo zremisowaliśmy z Ruchem na przykład u siebie, ale na wyjeździe przegraliśmy. Z Legią zremisowaliśmy, ale na wyjeździe przegraliśmy. I nie ma jeszcze, znaczy poza Piastem, nie ma drużyny, która by nas nie pokonała jeszcze w tabeli, tylko Piast jest. Więc jeśli nie chcemy skończyć sezonu, będąc pokonanym przez wszystkich 17 drużyn, to musimy z Piastem przynajmniej zremisować. Dacie radę, Piast jest daremną drużyną. No, co udowodnił w sumie przedwczoraj już. Ale Lech Poznań. Nie wiem, czy chcemy od takich konkretnych, bieżących rzeczy, czy jakichś ogólniejszych myśli. Jak myślisz? Możemy od ogólnej myśli dotyczącej Lecha Poznań wyjść. Lech Poznań to klub, w którym nawet jak wszystko jest dobrze, to niedobrze. Bo to znaczy, że za sekundę się spierdzieli. Czego najlepszym dowodem jest to, co się wydarzyło po konsumpcji sukcesu, jakim był ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Mhm. I co najgorsze... Ja uważam, że tak jest zawsze w Lechu. No właśnie. Co najgorsze z perspektywy Lecha i Lechitów, tak się dzieje za każdym razem, kiedy Lech zdobędzie coś spektakularnego. Kiedy już wyszarpie Legii tytuł w okresie wyjątkowej dominacji Legii Warszawa, to zaraz potem się to wszystko totalnie rozejdzie w części. Odbędzie się wyprzedaż, a następnie bardzo minimalistyczne uzupełnianie. Jak skasuję duże pieniądze za zawodników, to później nie potrafię tego dobrze zainwestować. Jak wydam mnóstwo kasy, w końcu sięgnie głęboko do kieszeni, sprowadzi nawet legendę turkmeńskich boisk, Alego Golizadeha. No to okaże się, że Golizadeh jest, no cóż, legendą turkmeńskich aktualnie boisk, a nie europejskich. Jak zrobi wspaniałą drużynę z Maciejem Skorżą, gdzie Maciej Skorża, no po prostu rynek w Poznaniu trwa tak długo, bo trwa budowa cokołu dla Macieja Skorży i on tam będzie mógł sobie stać, ile będzie chciał. I trwają przygotowania i konsultacje z Maciejem Skorżą, to Maciej Skorża po takim sezonie odchodzi. I ja wiem, że przygoda z Vandenbroem się udała, ale na początku to była duża turbulencja. Potem jak Dawid Dobrasz wspominał, że jesteśmy 6 tygodni od historycznego wyniku, od Mistrzostwa Polski, tak upragnionego. Mistrzostwa Polski, no, które już wydawało się, że wielu przestawało po prostu wierzyć, że w tak przeklętym klubie to się może udać. I wszystko znowu jest źle.
Wszystko znowu jest źle. Znowu jest smuta, znowu jest awantura. I teraz mamy dokładnie, absolutnie to samo. Ja mam wrażenie, że mam apogeum tego. A pominąłeś jeszcze jeden sposób spieniężania sukcesu. Pamiętajmy, że nie Legia, nie Raków, to Lech przerwał wieloletnią smutę, wieloletni okres, kiedy nie było polskiego klubu w fazie grupowej europejskich pucharów. Tak jest, to Lech. Nie zapomnij. Dariusz Żuraw. Dariusz Żuraw. Żuraw bol potężny. Musiał posłać Tomasza Dejewskiego na dzielną Benfikę w Lizbonie, bo trzeba było oszczędzać swoje gwiazdy na Podbeskidzie. I podpisał 30-letni kontrakt jeszcze tamtej jesieni. Ja pierdykam. I Maciej Skor i Tomasz Rząsa mówił, że mamy kadrę na 80 frontów. To jest. Wszystko możemy obsadzić. Możemy grać w Lidze Portugalskiej swoją czwartą drużyną. Nie ma problemu. A później okazało się, że jednak nie. No, ale to naprawdę splot nieszczęśliwych okoliczności, jak na przykład brak zawodników na jeden front. To była bardzo nieszczęśliwa okoliczność. Wiesz, może Kuba rozwiązaniem problemu Lecha Poznań jest to, żeby się konsekwentnie bronić przed sukcesem. Tak. Co Lech ma jakiś sukces, to są z tego kłopoty. Grozi nam mistrzostwo, panowie. Musimy coś zrobić. Tak. No, może zatrudnimy Mariusza Romaka. W takim sensie na pewno się uda obronić przed mistrzostwem polskim. No, no sukces bardzo szkodzi Lechowi Poznań i może jakby Lech Poznań nie odnosił żadnych sukcesów, to by było lepiej dla Lecha Poznań. Nie wiem. Nie jest to wykluczony scenariusz, zwłaszcza, że teraz zdaje się, że w Lechu sobie wzięli głęboko do serca to, co radzimy, bo wygląda to tak. Specjalnie przeczytam. Bezbramkowy remis ze Śląskiem Wrocław. Bezbramkowy remis po 90 minutach z Pogonią Szczecin, po czym porażka w dogrywce. Mhm. Taka typowo Lechowa. Domowy Puchar Polski z wielkim rywalem. Ale dlaczego nie? Generalnie jestem rozczarowany. 119 minuta, trochę za wcześnie. Trochę za wcześnie. Jednak ta ostatnia akcja. Także sędzia już patrzy na zegarek, unosi gwizdek do ust, ale mówi, a dobra, damy jeszcze, niech se strzeli z połowy. I on se strzela z połowy i wpada. To wtedy to był scenariusz, który mógłby kogoś zaboleć w Poznaniu. A tak, no, dzień jak co dzień, 119 minuta. Tak. Potem 0-4 z Rakowem. Przy okazji skasowany na dobre Gurgul, który już potem praktycznie nie podnosił się z ławki. 0-0. Takie objawienie, nie? Początku. A ten Rumak wymyślił Gurgula. Dobry pomysł to był, ale nie na Raku, niestety. Potem mamy bezbramkowy remis z Górnikiem Zabrze. Potem mamy wspomniane już zwycięstwo nad Wartą Poznań, które trudno jest liczyć. Poda mi się ten club friendly z Chrobrym Głogów, bo nie wiem, czy śledziłeś, wiesz, kto strzelił gola jedynego dla Lecha Poznań. Na pewno nie napastnik. W club friendly. Otóż strzelił go Maksym Pietrzak, 18-letni zawodnik rezerw, który właśnie w rezerwach występuje przede wszystkim i w sparingu dostał szansę, strzelił gola jedynego dla Lecha poza bramkami zdobytymi na Warcie Poznań. No i potem już pamiętny, można powiedzieć, remis ze Stalą Mielec 0-0, gdzie bardzo długo Lech miał problem z oddaniem celnego strzału nawet na bramkę. I generalnie wyglądało to ciężko. No, więc tak wygląda gra Lecha Poznań w ostatnich tygodniach. Tak wygląda Lech Poznań Mariusza Romaka. I nie jest to obraz, który jest wymarzony przez kibiców Lecha Poznań. Kuba, mówimy o tych warunkach, że wszystko powinno być dobrze. Ja ci przypomnę, że Lech Poznań zaczynał ten sezon mając na sztandarach hasło Lech Poznań, mistrz grupa. To jest sezon, w którym robimy grupę europejskich pucharów i mistrzostwo Polski, bo my jesteśmy Lech Poznań. Ćwierćfinalista europejskich pucharów. No, i mamy puchary, choć zrobiliśmy ten ćwierćfinał, to awansowaliśmy do pucharu, bo my jesteśmy Lech Poznań. No, bezprecedensowa sytuacja, jeśli chodzi o polskie kluby. I to wspominaliśmy parę razy, ale to nigdy dość przypominania. Lech Poznań, powiem to specjalnie do kamery, bo ty to pewnie wiesz, bo ci to mówiłem 100 razy. Lech Poznań zdobył mistrzostwo, awansował bardzo daleko w europejskich pucharach i znowu awansował do europejskich pucharów, co jest ewenementem, bo zawsze jak ktoś łączy ligę z pucharami, to się to wyląduje w grze utrzymanie. Wyląduje w grze utrzymanie w najlepszym scenariuszu. Zresztą widać to po obecnym sezonie, gdzie mogą być bardzo duże ciężary i dla Rakowa, i dla Legii, żeby do europejskich pucharów w kolejnym sezonie się zakwalifikować. Więc Lech Poznań tego wszystkiego dokonał. Co więcej, równolegle sprzedał też bardzo ładnie Skurasia. No właśnie, wymieńmy wszystkie kwestie, które naprawdę w Lechu składają się na to, że powinno żywać. Ranking został zbudowany. Ranking wspaniały, idealny. Słuchajcie, mamy taki ranking,
że możemy trafić nawet na zespół byłych ekstraklasowców. Oni, no tak się zgłaszają do Pucharu Polski, jak, trochę jak zespół Kanal Plus. Taka rok dzika rośnie. Drużyna. Zgłosili się jako dzika drużyna do Ligi Konferencji Europy. Wiecie, mają taki fajny patent, że każdy gra w koszulce tego polskiego klubu, w którym grał. I tam wiecie, Mikowicz na pomarańczowo, jak Słonik biega, ktoś tam ma koszulkę z Górnika, bo 3 występy w Górniku zawsze, no nie przebił się w Górniku, ale grał. No i z tym zespołem będziemy grać normalnie w trzeciej rundzie eliminacji. Nie mamy ostatecznie rozstawienia, ale szczęście dopomogło. Ranking nie był tak dobry, żeby mieć rozstawienie do samego końca, ale mieliśmy szczęście i trafiliśmy bardzo łatwą parę ewentualną w playoffach. No i co? I tak się okazuje, że w sumie to nie za wiele dało, mimo że ranking był zbudowany. Dalej? Jeśli chodzi o okienko transferowe. W końcu nie było węża w kieszeni. Nie, panowie, słuchajcie, musimy wreszcie coś wydać. Tak. Weźmy tego tymczasowo kontuzjowanego, ale bardzo cenionego zawodnika z wysoką reputacją, bo on nie dopomoże nam teraz na tym pierwszym etapie sezonu, kiedy będziemy golić sobie drużynę byłych ekstraklasowiczów, która ma tylko siłę przyjaźni to wszystko, ale pomoże nam w grupie. Pomoże nam w grupie i w lidze nam pomoże, jak już się wykuruje, jak już wróci do formy. Nie wiem, czy pamiętasz tę konferencję, którą Lech Poznań zorganizował, by ogłosić, że transfer piłkarza z Ligi Belgijskiej, dokonany przez Lecha Poznań, pochwalił Mariusz Moński. Jedyna w Polsce osoba, która uważnie śledzi belgijski futbol. I to było o Hoticiu, który rzeczywiście tam grał. Rzeczywiście coś tam znaczył. I Lech Poznań go sobie tak. Chodź, jesteśmy Lech Poznań. Gdyż miał zaszczyt tu przejść z Ligi Belgijskiej. I Lech Poznań zrobił takie transferki. Ale się zapowiadał ten sezon. I tak. Ale nawet, no? Ciągłość pracy Johna van den Broma. Tak. A on przecież Walkmar, 5 lat, 6 nawet. Kurczę, jak on tam robił wyniki piękne. Ale dalej, Kuba. Najlepsza akademia w Polsce od strony produkcji zawodników, od strony, bo wiesz, można powiedzieć, że ktoś szkoli lepiej. Okej, okay, spoko, nie ma sprawy. Ale jeśli chodzi o reputację w Europie, to piłkarz Lecha Poznań jest już takim trademarkiem. To jest już rozpoznawalne. Liczba zawodników wychodzących z Lecha Poznań jest czymś, jest to, Lech Poznań jest stałym dostarczycielem piłkarzy do różnych zachodnich klubów. I tej marki mogą zazdrościć inne kluby w Europie. I Lech Poznań to ma. Lech Poznań jest w stanie co roku sprzedawać zawodnika za kilka milionów euro. Nawet w sezonie słabszym, myślę, że nawet na Szymczaka teraz po takim sezonie też by znaleźli chętnego. Mają Mrozka, cały czas mają młodych zawodników. No jeszcze Marchwiński mają, jest do opędzowania. Marchwiński cały czas mają kapitał sprzedażowy niesamowity w swoim składzie. To jest bardzo dużo. Ciągły dopływ takich piłkarzy. Mówiłeś, Maksym Pietrzak, myślę, że 3 miliony euro dzisiaj do Piacenzy. Właśnie tak teraz sobie patrzę, bo otworzyłem sobie przed tym, jak zaczęliśmy tę dyskusję, właśnie Gurgula. No. Dlatego, że Michał Gurgul, mimo że 18-letni, według Flash Score'a jest już wyceniany na prawie 1,5 bańki europejskiego. 2 miliony euro do Vicenzy. Bez problemu. Czemu nie właściwie? No i jak sobie otwierasz po kolei tych zawodników? No Marchwiński, powiedzmy, że jako 22-latek już jego wartość raczej opada. Zwłaszcza, że też trochę się zatrzymał, no ale nadal to jest piłkarz. Nie no, Verona go weźmie za. Którego można spokojnie do Włoch popchnąć, tam się nie zorientują. Nie. No dobra, przyjechali Polacy, dobra, to weźcie ich, rozpakujcie tam i roześlijcie po całym tym. Jestem ciekawy, czy są takie punkty przeładunkowe gdzieś pod Turynem. Przyjeżdża tir, dobra, roześlijcie ich, ci na południe nie jadą, tam, do Napoli wepchnijcie, tam, Empoli. A tego gdzie? No, weź go do Salernitany. Tak. Weź go. Dobra, bo słuchajcie, bo już tutaj jedzie, przepraszam, drugi tir z Serbami, także no, poczekajcie chwilę, poczekajcie. Rozpakujemy Polaków, weźmiemy się za Serb. Tak działa seria. Piękna liga, naprawdę. Dobra. No tam serię B czasami. No, tam są ci, jak jest towar już przebrany, tak? Przyjeżdża. W second handzie jest takim, że... Przyjeżdża, przedstawić się serię. Znaczy jest taki sklep po prostu, wiesz, w galerii, że piłkarze polscy z second handu, Markowi. Co poniedziałek nowe dostawy. Co poniedziałek. No tak, no przebiorą w piątki seria. Za 1 lira. Tylko trzeba mieć, bo już tam jest euro. Ale wyobraź sobie tego prezesa. Przychodzi prezes, taki oczywiście troszeczkę rozchełstany, bo on cały czas jest jeszcze w epoce Silvio Berlusconiego. No, epoka Silvio Berlusconiego skończyła się dawno temu, ale on jeszcze jest ubrany jak Silvio Berlusconi. Prezes Piacenzy wchodzi do second handu. Kupisz? Znowu? 10 razy się już stąd wyjmowałem. No tak jest. Tak jest we włoskich second handach. Ale też tak, że wchodzi ten prezes Lumeccane, czy tam Lucchesi, czy czegoś podobnego i przymierza. No to taki 19-latek z Górnika. Ja w tym będę dobrze wyglądał. Moja 11 czy będzie... Chyba nie. Chyba potrzebuję kogoś jednak. Zważcie go, proszę. Zważcie. 74 kg. No dobra, weźmiemy.
Zapakujcie. A jak biorę tych dwóch ze Śląska, to mogę trzeciego już w gratisie dostać? I tak jutro nowa dostawa jest. No to dobrze, to dziękuję bardzo. I tak są właśnie te second hand na włoskich piłkach. No i Lech Poznań, nawet ci piłkarze nie trafiają do second handu. Od razu są rozpakowywani na miejscu. Tak. Tam na zachodzie nawet nie sprawdzają, co ci piłkarze prezentują, no bo są z Lecha Poznań. I nie... ta akademia to jest niezaprzeczalnie gigantyczny atut Lecha Poznań, który powinien być motorem napędowym całego klubu. Na mecz z Wartą Poznań ponad 20 tysięcy kibiców się zameldowało na stadionie. Na mecz z Pogonią Szczecin, o to akurat sobie, ale to w środku tygodnia, 17 tysięcy. Ze Śląskiem Wrocław, luty, mroźny luty, 32,5 tysiąca. Cały Poznań kibicuje. Na stadionie. Zagłębie, 10 lutego, tak naprawdę jeszcze część osób na feriach zimowych, też prawie 20 tysięcy. Więc no, do tego oczywiście wsparcie na meczach wyjazdowych. Mhm. Tam i naprawdę rekordowe. W Lubinie często Lech zajmuje całą trybunę, teraz do Łodzi też się wybiera na całą trybunę H. Więc jeśli chodzi o te kwestie, no może i mamy super akademię, może i mamy goli za DH za 100 milionów euro, może i mamy naprawdę dobry ranking wyrobiony i mamy wszystko, no ale nie niesie nas doping kibiców. No nie. To też nie jest wymówka. Nie jest wymówka totalnie. Dalej, zdrowe finanse, czyli tak, Lech Poznań jest jednym z klubów, który naprawdę nie wisi na miejskim cycku. Ach. Jest tak daleko od wiszenia na miejskim cycku, jak tylko się da. Bo są kluby, które nie wiszą na miejskim cycku, ale się trochę uśmiechają do tego miasta. Mhm. Słuchajcie. Tak się nie znamy za dobrze, ale możemy się poznać. Wiesz, gdzieś tam się oznaczają na tych aplikacjach randkowych, że... Nie, dostępny. Coś tam. Ale Lech Poznań nawet nie instaluje. Nie ma tego. Mam przed sobą konto Kuby Szlendaka, twitterowe, który przeprowadził szczegółowy audyt finansowy, jeśli chodzi o sprawozdania finansowe klubów Ekstraklasy i częściowo też pierwszej ligi. Wynik finansowy netto wybranych klubów w milionach złotych, czyli porównana tak naprawdę struktura przychodów oraz tego, co kluby wydają. Lech Poznań, Stal Mielec i Widzew, to się nie zmienia w stosunku do tego, o czym mówił Jarosław Mroczek na swojej pamiętnej konferencji. Jeśli chodzi o wynik finansowy, to są jedyne kluby, które są na plusie. Natomiast w przypadku Stali Mielec jest to na plusie trochę ponad 6 milionów złotych i trzeba pamiętać o tym, że Tomasz Poręba dużą część tej kwoty przyniósł. Nie on sam przyniósł, ale przynieśli partnerzy, których Tomasz Poręba skontaktował z Mielcem, pokazał, że jest taki klub, bo nie zawsze byli tego świadomi. Widzew jest na plusie niespełna 3 miliony złotych i tutaj pewnie trzeba upatrywać tego sukcesu karnetowego, który jest game changerem dla tego klubu. No i Lech Poznań skromne 19 milionów 340 tysięcy na plusie. I zobaczmy drużyny, które są przed Lechem Poznań w Ekstraklasie. Jagiellonia, Evenement, wiadomo. Ale Śląsk, Wrocław na samym dnie. Minus 26 milionów. Pogoń Szczecin, minus 27 milionów. I Raków, absolutny rekord, jest tam minus 34 miliony. Tak, Lech Poznań jest klubem tak... Ja wiem, że kibice Lecha Poznań, jeśli coś ich bardzo denerwuje, to nawet nie wyniki Lecha Poznań. Nawet nie to, że Mariusz Rumak, trener, który 7 lat temu miał ultimatum, Bodrze Opole jest trenerem. Tylko słuchanie, jak dobrze zorganizowanym klubem jest Lech Poznań. Mają tego naprawdę dosyć. Pamiętam też Szyderę, że budujemy balon. Kibice muszą się teraz jarać, bo budujemy balon. Fajnie, budowanie balonu byłoby spoko, gdyby też było na boisku spoko. Ale jak nie ma, no to ten balon po prostu cię irytuje. I jestem pewien, że ta grafika, gdzie Lech Poznań ma 20 baniek do przodu, w zbitce z tym, co się dzieje na boisku, z tym widokiem Mariusza Rumaka za sterami, z miejscem w tabeli, jest jedną z najbardziej wkurzających rzeczy kibica Lecha Poznań. Ale to nie zmienia faktu, że Lech Poznań jest najlepiej ogarniętą, najlepiej zorganizowanym na współczesną modłę klubem piłkarskim w Polsce, może w ogóle klubem sportowym. Niewykluczone. Wiesz, jak Raków w Częstochowa buduje swój budżet? Bierze Michał Świeczewski skarbonę i wyciąga po prostu, nie? Żona mówi, zostaw to, tam nic nie ma. Nie, on dalej tu dłubie po prostu i wyciąga, tak? Ale jak Poznań, no po prostu, no mamy, bo zarabiamy. Mamy, bo tak jest zorganizowane cała nasza struktura, że mamy co wydać. A nie, Michał Świeczewski, dobra, to tu jeszcze piątkę widziałem. To jest piątka aluminiowa z PRL-u. Zostaw to.
Muszę, mam potwierdzenie twoich słów. Powiedziałeś, że nic tak nie denerwuje Lechitów pewnie jak no. ta grafika. Spojrzałem sobie, kto zacytował to. Kibic Lecha. Mistrzostwo Polski w Excelu ogarnięte. Tak jest. O, potem są takie mniej cenzuralne słowa generalnie, jeśli o to chodzi. Dalej konto o nazwie KKS. Z takimi wynikami, gdzie powinniśmy rozpierdzielić sportowo tę ligę. Mamy na ławce trenera, no dalej jest parę słów o Mariuszu Rumaku. W kolejorzu wszystko się zgadza, także jebać trofea, to też jest kibic Lecha Poznań. No generalnie tylko kibice no tak. Lecha Poznań właściwie cytują ten tweet i oczywiście są to tweety bardzo niekorzystne dla Lecha Poznań momentami. Nie, ale zobacz, tutaj są te kamienie węgielne rozpaczy kibica Lecha Poznań. Masz poukładany finansowo klub, najlepiej w swojej historii, naprawdę na poziomie europejskim to funkcjonuje, bo masz świetnie działającą akademię, której wychowankowie są doskonale kojarzeni w Europie. Masz świetny ranking europejski. Świetny ranking, który promuje cię dosyć daleko. Twoja marka jest rozpoznawalna na rynku transferowym. Jesteś w stanie wydawać duże pieniądze na zawodników. Naprawdę duże. I ściągać z lig zachodnich. Masz duży stadion, który rzeczywiście się zapełnia. Wszystko masz. Wszystko masz, żeby to działało. Naprawdę wszystko. I nie działa. Niesamowite to jest. Ktoś właściwie mógł powiedzieć, ale nie masz trenera. To za mało. To za mało, jak to jest taka powtarzalność w Lechu Poznań. No to fakt, to fakt. O tyle to przykuwa uwagę i niepokoi, że ja na przykład przed tym sezonem uważałem, że wreszcie coś tam drgnęło. Że tak. Wreszcie coś się wydarzyło, bo faktycznie transfery takie jak Gulzadecha czy Hoticia trudno było w momencie ich przeprowadzania zlekceważyć, że znowu przebierają w jakichś tutaj zgniłych jabłkach. Bo te wszystkie ładne jabłka polskie wytransferowali do Włoch, a żeby sobie kupić coś fajnego, to skąpią. Nie do końca tak było. Oczywiście można powiedzieć, że to były z dzisiejszej perspektywy ruchy złe. Że można było w tej samej cenie znaleźć zawodników, którzy na przykład nie będą. No to się dzisiaj łatwo, nie? No tak, dzisiaj łatwo. Ale to jedynie potęguje to uczucie zmarnowanego potencjału, to uczucie takiego... Mistrzostwo Polski w marnowaniu potencjału, to też czytałem. Takiego niewykorzystanej szansy, być może nawet szansy dziejowej można powiedzieć, bo Lech Poznań faktycznie miał wszystko, by... No wszystko tam jest. By ponownie zrobić w Europie fajny wynik, by w Ekstraklasie dołożyć powtarzalność, by może też zdobyć któreś z trofeów, albo Puchar Polski, albo Mistrzostwo Polski, zwłaszcza, że Puchar Polski zdaje się, że nie było w tym sezonie aż tak bardzo trudno. Znaczy tak. Patrząc na skład finałowy. Dla mnie Lech Poznań jest w takim momencie od strony siły swojej organizacji i finansów, że powinien co roku grać w fazie grupowej europejskich pucharów i nie wychodzić z trójki w Ekstraklasie. I to nie wychodzić, Kuba, z trójki nie w takim sezonie jak tym, tylko takim, że oni grają dobrze i ewentualnie przegrywają z kimś lepszym. Tak jak pamiętasz, był ten wyścig, gdzie Legia grała w porządku w lidze, ale Raków po prostu dużo więcej nabił punktów. I w takim wyścigu Lech przegrywa. A nie w wyścigu, w którym przez dwa miesiące strzela tylko Warcie Poznań. To jest po prostu żenada. Tak? Oni wciąż mogą być w tej trójce, ale to już jest zawstydzający sezon. Sezon porażki z Pogonią Szczecin u siebie w Pucharze Polski. Sezon historycznego oklepu od Pogoni jesienią. Sezon porażki z Widzewem u siebie, takiej dosyć spektakularnej. Widzew był po prostu dużo lepszy. Sezon różnych niesamowitych przełamań. Szmaty kręcące się w kółko co tydzień. Teraz nie wiem, czy widziałeś, świeża sprawa, 17, znaczy historycznie długa przerwa reprezentacyjna. Mariusz Rumach w końcu miał czas, żeby dokręcić wszystkie śrubki, tam chyba wyszło, nie wiem, no bardzo cholernie długo. I tak nic to nie dało. No, nic było zwycięstwo nad Chrobrym Głową. No tak, przepraszam. Gol Maksyma Pietrzaka to jest właśnie ta niesamowita przerwa. Ale wiesz, co jest najbardziej bolesne w tej kwestii? Że tak naprawdę, jak sobie spojrzysz na lato, to są te rzeczy, o których wspomnieliśmy, że trudno jest zarzucać za lato przesadny minimalizm. No tak. Że oczywiście, ja czytałem komentarze też kibiców Lecha pod którymś z naszych programów, że nie do końca tak, że Lechici i tak zarzucali minimalizm latem, no bo ty ruchy obrońców. Że raz, że późno przeprowadzone, dwa, że czekania, aż będą zdrowi wszyscy obrońcy, no tak. Że te punkty, które wtedy zostały pogubione, to możliwe, że teraz w tabeli to by inaczej wyglądało, zwłaszcza, że różnice są minimalne. Więc ja jakby to wszystko przyjmuję do siebie, ale i tak inaczej to wyglądało niż niektóre okienka, gdzie sprzedajemy młodych piłkarzy za 15 milionów euro, a ściągamy bramkarza z jakiejś egzotycznej wyspy. I chcemy bardzo, trzymamy budżet na Helika, który w ogóle nie jest zainteresowany przyjściem. Bo zapomnieliśmy wysłać mu SMS-a. I latem trudno było w taki sposób konstruować zarzuty. Ale już zimą, ale już przy zatrudnieniu Mariusza Rumaka pojawiły się pytania.
I najgorsze moim zdaniem jest to, że trudno jest mi tak jednoznacznie Lecha potępić za to, że próbował podejść do sprawy pragmatycznie. I podobnie zresztą jest z Legią, podobnie jest z Jackiem Zielińskim. Kibiców Legii bardzo oburzyła wypowiedź Jacka Zielińskiego, że oni nie brali pod uwagę walki o Mistrzostwo Polski, że celowali w drugie miejsce, bo strata punktowa była zbyt duża po rundzie jesiennej. I kibice Legii z dzisiejszej perspektywy mówią, no gdzie, Śląska nie można dogonić, jak już Śląsk ma tyle straty do Jagiellonii, że po prostu źle oceniono ryzyka i w Legii, i w Lechu. I okej, z jednej strony byłbym w stanie to usprawiedliwiać, że Lech nie zrobił jakichś spektakularnych ruchów zimą, bo wiedział, że strata jest duża. Lech nie zrobił spektakularnych ruchów zimą, jeśli chodzi o trenera, bo wiedział, że Rumak dociągnie do czerwca, lepiej lub gorzej, a od lipca sobie już... Jaką oni mieli stratę? Nie pamiętam. Śląska? Nie pamiętam. W każdym razie łączę wypowiedzi z Legii i łączę to, jakie ruchy popełnił Lech Poznań. Że być może zakładali, że zwyczajnie położenie dużych nakładów na zimowe okienko, gdzie trudno o dobrych zawodników, położenie dużych nakładów na trenera, gdzie trudno jest ściągnąć w samym środku sezonu szkoleniowca, który będzie na klasę, na miarę ambicji Lecha Poznań. No i jak tam? Miał 8 punktów do Śląska, ale Śląsk był beznadziejny całą jesień. No właśnie. No i no stąd pytanie, czy nie warto było jednak zimą postępować tak jak klub klasy Lecha Poznań, a nie jak klub klasy, że najlepszym transferem jest powrót do zdrowia, do gry Bartosza Salomona oraz zatrudnienie Mariusza Rumaka w charakterze trenera, bo jest na miejscu. Słuchaj, spróbuj teraz, jesteś prezesem Lecha Poznań, a ja jestem kibicem Lecha Poznań. Ja cię pytam, jak to Mistrzostwo Polski w Excelu, te 20 baniek Kuby Ślendaka i to, że nawet jak teraz wydasz więcej, no masz tych młodzież, masz Gurgula, którego weźmie Piacenza. Frosinone już bierze tego Maksyma Pietrzaka, bo strzelił jednego gola z chrobrym. Jak, mając to wszystko, panie prezesie, jest mi pan w stanie wytłumaczyć, że nie kupiliśmy nikogo zimą i graliśmy bez napastnika w zasadzie 2 miesiące? O, przepraszam, Bartosz Salomon wrócił do zdrowia. Panie kibicu Lecha Poznań, Bartosz Salomon wrócił do zdrowia i to jest duże wzmocnienie defensywy. To jest generał, to jest reprezentant Polski, chciałem powiedzieć i podkreślić. A tym, czy musimy rozmawiać... Ale mamy 20 milionów na zielono. Nie jesteśmy w stanie sprowadzić nikogo? Ale musimy budować poduszkę finansową. Na trudne lata. Wystawimy tę poduszkę transferową w czym? Ale to jest kurczę, no najgorsze, że przecież są nagrody w europejskich pucharach. UEFA płaci pieniądze. Piłkarze się promują w tych europejskich pucharach. Naprawdę tutaj wydajesz 10 zł i możesz zarobić 15. A nie chomikujesz 8 z tych 10 zł i potem nie zarabiasz tych 15. A te 2 zł, co sobie zostawiłeś, to możesz sobie wsadzić w nos. To jeszcze jako zaangażowany kibic Lecha Poznań mam, panie prezesie, drugie pytanie. Jak to możliwe, że nie tak dawno temu, gdy odchodził Maciej Skorża, narracja wielkiego uspokajania po odejściu Macieja Skorży brzmiała: jesteśmy na to gotowi, mamy zawsze wyskautowanych trenerów. Tak działa klub o europejskiej randze, że my jesteśmy gotowi na różne trudne sytuacje, jak trener odchodzi. Mamy już 3 kandydatów wyskautowanych, gotowych. I gdy jest sytuacja, gdzie od dawna miziasz się z myślą rozstania z Van den Bromem, to jak, skoro posiadasz taki niesamowity scouting trenerów, wybierasz typa, który był na korytarzu? Proszę mi skleić te 2 kwestie. Pożyczyliśmy komputer z Białegostoku, Atari, żeby wypluł nam trenera. Im wypluł trenera Mamrota, bardzo byli zadowoleni wówczas. I nam wypluł trenera Rumaka. I się okazało, że to chyba jest komputer z 2017 roku. Na to wychodzi, jeśli chodzi o decyzje podejmowane w Lechu Poznań. To się nawet w 2017 nie broniło. No niestety. Ale do trenera Rumaka przejdziemy pewnie po krótkim cięciu, bo dojeżdżamy do 3 minut. No i zatrudniono Mariusza Rumaka. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Nawet dla Mariusza Rumaka. Jak sobie myślę o tym całym, o tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o Lech Poznań, na finiszu pracy Johna Van den Broma, to odczuwam dyskomfort. Po prostu niewygodnie mi się zaczyna siedzieć na stoliczku tutaj, mimo że jest on bardzo wygodny na co dzień. Dlatego, że to, o czym wspomniałeś, czyli wiecznie w ruchu, jak rekin. Dział scoutingu Lecha Poznań. Już mówi Piotr Rutkowski, usiądźcie na dupach, już naprawdę się nachodziliście się, weźcie odpocznijcie. Nie, oni w ruchu. Dobrze, mamy super trenera, ale szukamy już następnych opcji i płyną po tych,
po tych przestworach oceanu i szukają, szukają. Chyba, że akurat od 2 miesięcy wisi w powietrzu zwolnienie Van den Broma i wtedy akurat nie szukają, bo tylko Mariusz Rumak jest na miejscu. I zrobił bardzo fajną analizę, co w Lechu nie działa. Ciekawe, jak wyglądałaby analiza Mariusza Rumaka obecnie na temat tego, co w Lechu nie działa. I czy pokrywałaby się z tym, jak wygląda jego analiza w grudniu? Może też mógłby ją zrobić Mariusz Rumak. Mhm. I zastąpić samego siebie na stanowisku trenera. Słuchajcie, drogie władze Lecha, mam pomysł, jak naprawić to, co spierdzielił ten amator Rumak. Ale to ty jest. Ale nie przerywajcie mi. Mam tu raport. Ale, nie tak, mam tu Rumaka. Raport i uważam, że zastąpić go powinien Mariusz Koń. Mariusz, ale ty tu dresowałeś węzy. Nie, to jest inna osoba, którą zaraz wprowadzę. Poczekajcie, wyjdę z pokoju, żeby go zaprosić. Już tu nie przyjdę. Przychodzi. A, witam. Nie wiem, czy Mariusz mnie prezentował, ale to ja. Jestem Mariusz Koń. I uważam, że wiem, co trzeba zrobić, żeby Lech Poznań odpalił. Ten Mariusz Koń, dobry trener. Kurczę, wiesz dlaczego jest mi smutno? Jest mi smutno, bo ja liczyłem, że jednak na fali euforii takiego, entuzjazmu, takiej dobrej energii da się zrobić trochę więcej. Troszeczkę więcej. Ale i co najgorsze, potwierdza się moja teoria dotycząca tego, jak to wygląda z tą farą euforii, dobrej energii. Bo zwróćmy uwagę, że Lechowi szło nie najgorzej do momentu pierwszej wywrotki. Czyli tak. Długo jest okej, okay, jak ja was kocham, drodzy piłkarze, naprawdę, jakbym mógł, to mi się każdemu z was po kolei, jak stoicie, oświadczył po kolei, bo tak was po prostu uwielbiam. Bycie trenerem Lecha Poznań to wielkie błogosławieństwo. Cudownych piłkarzy ma. A teraz chrześni tańczą. Bartosz Salamon, ja nie mogę, ale historia. Dobrze, Bartek, razem sprawimy, że wrócisz do reprezentacji Polski. My to tutaj razem zbudujemy, bo po prostu na to zasługujesz, mój generale. Mój najlepszy transferze zimowy. Jedyny mój transferze zimowy, powiem więcej. Mariusz Rumak na tej energii, euforii, wydaje mi się, że zarażał też tym piłkarzy. Wytrzymał 3 tygodnie. Były zwycięstwa, 2. Był remis ze Śląskiem, który jeszcze można było rozpatrywać jako remis taki nie najgorszy. Ale wygrana w Białymstoku. No wygrana w Białymstoku. No kurde, bele. Ja rozumiem, że pojawiały się już wtedy zarzuty, że może ten Lech to miał grać lepiej, a nie gra wcale aż tak dużo lepiej. Fakt, że lepiej punktuje, ale że to nie jest rewolucja. Natomiast mimo wszystko na euforii, na entuzjazmie udało się ugrać bardzo fajny początek rundy wiosennej. Nie jest to najlepsza, Kuba, reklama wystawiona w robieniu czegoś na entuzjazmie i na pozytywnej energii. Nie jest. Ja bardzo, zawsze jak ktoś mówi, że no, lubię takich osoby z pozytywną energią, to wiem, że nie mówi o mnie. Wiem to na pewno. I od tej strony nie powiem, że mnie cieszy to, co się stało z Lechem Poznań, ale jasno zostały przedstawione problemy jechania na euforii, jechania na pozytywnym nastawieniu, na pozytywnej pompce. Że jak przestajesz żreć, to nie masz planu B, bo twoim planem było od początku do końca, że jesteśmy super, jesteśmy świetni, dublet, energia, ekstra, wszystko. Dublet, panie trenerze, ale my nic nie potrafimy wygrać nawet meczu z jakimiś, co nie nakręcają się, że są najlepsi, mówią, nie, my jesteśmy słabi, ale jesteśmy tak samo dobrze jak wy, zarazem. Wtedy, jeśli nie jedziesz na pozytywnej energii, tylko na bardziej twardych rzeczach, to jesteś gotowy na takie sytuacje. Kurczę, jestem strasznie ciekawy i szkoda, że nigdy się tego nie dowiemy, jakby się ułożyły oba mecze, gdyby Raków był przed pogonią dla Lecha Poznań. Bo to ten lot na dobrej energii był tak jedną z jego podstaw, z fundamentu, z filarów, na którym to się opierało. Dublet, panowie, dublet, dublet, dublet. Teraz wszyscy razem, dublet. Dublet. No i pyk. I akurat ćwierćfinał z Pogonią Szczecin. I akurat w 119 minucie. I akurat odpadliśmy i już... No jak, nie powiesz, dobra, panowie, teraz dublet, ale bez Puchar Polski. Dublet, ale bez Puchar Polski. No ciężko budować pozytywną energię i to, że jesteśmy, że zniszczymy wszystkich po którymś 0-0 z kolei. No właśnie. Nie masz, to co ty masz powiedzieć tym piłkarzom potem? Tylko widzisz, dla mnie to był taki punkt zwrotny totalnie, że bo zaraz po pogoni było to 0-4 z Rakowem i moim zdaniem to w pełni udowadnia, jak tam wszystko usiadło. Że to był taki, wiesz, dobra, nakręcamy się, jedziemy z tym, panowie, ale jednak Pogoń nas pokonała, no to już rozleciało się totalnie. Nie zbudujesz drugi raz pompki. Nie zbudujesz i obawiam się, wiem, że zbyt często czasem szukam takich analogii, ale moim zdaniem to jest 1-1. Zobacz Łódzki Klub Sportowy. 2 zwycięstwa z rzędu, remis z Rakowem. Panowie, ruszyło. Białystok, 0-6 w czapkę, rozleciało jak domek z kart. Ja powiem ci tak, Kuba, nie da się
napompować balonu, który pękł. No właśnie. A tak się i to stało się stało w Lechu Poznań. Tak się stało w Lechu Poznań i to widać strasznie, bo widać, że przestał już się uśmiechać Mariusz Romak. No. O Jezu, niektóre kadry naprawdę z meczów Ekstraklasy, z meczów Lecha Poznań, no po 22 majestrze. Tak smutnego człowieka, rozczarowanego życiem, swoim marzeniem, nie widziałem. No przy czym przebija się to też w wypowiedziach. No gdzie na konferencji prasowej, gdzie Mariusz Romak z początku... On by, bo, słuchajcie, zapraszam na trening, przygotowałem ciastka. Można spożyć tutaj dla was, kochani dziennikarze, bo bardzo za wami tęskniłem. W trakcie, kiedy dostawałem ultimatum od Odry Opole w pierwszej lidze. Więc zapraszam serdecznie na trening. Ja wam pokażę konspekt tutaj, żebyście sobie ten... No i mijałem dwa tygodnie, że przyjdź na trening, dziennikarzu. Zobacz sobie, może coś poprawisz. Ale był jeszcze ten stary Mariusz Romak, tak pukał w potylicę. No przepraszam, uniosłem się. Ale no Mariusz Romak się uniósł. Mariusz Romak ze stycznia się nie unosił. Mariusz Romak ze stycznia przyjeżdżał na spotkanie z dziennikarzami na latającym jednorożcu. Sfruwał z niego. A później, jak szedł, no to cukierki mu się wysypywały z rękaw. No. I kwiaty, ziemia, po której stąpał Mariusz Romak, zamieniała się w kwietne ogrody. Każdy krok. To jest od strony ludzkiej bardzo takie przykre po prostu, tak. Bo ja naprawdę nie lubię, jak ludziom się aż tak zmienia na przestrzeni 3-4 tygodni. Że widzisz gościa, no kurde, no normalny, fajny gość, jaki uśmiechnięty, jak tu. A słuchajcie, jeszcze wam sprzedam taką anegdotę jedną, a tutaj może pożartujemy. Twoja córka ma urodziny, a to się dobrze składa, mam tu rower. Proszę, to rower dla twojej córki jest. No i potem mija 2-3 tygodnie i Mariusz Romak zaszczuty totalnie, zamknięty już. Zabrali mu pieniądze z komuny. Wojciech Wybranowski, były naczelny Głosu Wielkopolskiego, mówi, że wyzywa się z piłkarzami. Marek Wawrzynowski na Onecie w przeglądzie sportowym pisze, że tego akurat nie potwierdza, ale że atmosfera jest zła. Damian Smyk zastanawiał się głośno w Uniwersum Ekstraklasy, czy to są na pewno najbliższe szatnie Lecha źródła. Żeby podejść do tego z pewną ostrożnością. Można do tego podejść z ostrożnością, natomiast, że jest problem, to widać nawet w wypowiedziach samych piłkarzy, które już nie są takie, że no wreszcie po tym Bromie to przyszedł fachura. Bo wcześniej tak było. Pytani o sytuację w Lechu Poznań piłkarze sami niesprowokowani mówili, jest lepiej niż za Van den Broma. Bo za Van den Broma strasznie śmierdziało z malcem w ogóle w tej szatni. Raz go widziałem, jak wychodził z kantorka. Rzucił później już nawet nam piłki nie rzucał na treningu. Więc teraz już piłkarze tak nie zaczynają każdej możliwej wypowiedzi, co pewnym sygnałem też jest. I swoją drogą oni też są w niewesołej sytuacji. Bo nawet jeśli teraz założymy, że wszystko wina Romaka, żeby zatrudnili lepszego trenera, nie takiego, co dostał ultimatum w Odrze Opole, to było inaczej. No to kurde, no przed chwilą im nie pasował Van den Brom, teraz im nie pasuje Romak. Kto im następny? Jak reprezentanci Polski po Michniewiczu. No. Już trzeba zamknąć mordy i wziąć się do roboty. No właśnie, szczególnie, że są takie mecze, jak ze Spartakiem Trnawa, albo jak na przykład, no nie wiem, no ze Stalą jest to może zły przykład. Z Wartą Poznań jeszcze gorszy. Ale są takie mecze, gdzie Lech Poznań samą siłą swoich indywidualności powinien zwyczajnie przepychać zwycięstwa. Nawet bez jakiegoś szczególnego planu taktycznego, nawet bez jakiejś fantastycznej jednostki treningowej w mikrocyklu przedmeczowym. Nie ma wygranych w tym sezonie Lecha Poznań, żadnych. No. Stracił prezes, stracił dyrektor sportowy, stracili w oczach piłkarze, straciła nawet akademia. Bo Szymczak tyle czasu, ile miał w tym sezonie, to mogła być jego runda przełomowa, ta wiosna. No. Nie ma napastnika, bo jest Szymczak, Iszak jeszcze się kuruje, po prostu zaufamy, że Filip będzie strzelał. No i nie strzela. Marfiński zwolnił. Szymczak, to jakie sytuacje mordował w ostatnich tygodniach, no nie jest jakby głównym winowajcą, ale niektóre no to były memiczne i zmarnował po prostu szansę. Teraz bardziej idzie... Kibice Lecha się obrażą, ale ja pamiętam, jak niektórzy pokładali nadzieję w Pawle Tomczyku. Dzisiaj zawodniku Polonii Warszawa. Myślę, że Filip Szymczak osiągnie więcej, ale to mogłaby się jego runda przełomowa. No i nie była po prostu. I w zasadzie o którym młodzieżowcu z tego sezonu możemy powiedzieć? Co? Mark Fiński, który jest dużym talentem od 8 lat. Jeszcze Piotr Rejs grał w Lechu Poznań i Filip Mark Fiński już wzbudzał zainteresowanie Piacenzy. Więc to, że wciąż wzbudza zainteresowanie Piacenzy, nic nie zmienia. Obniżył loty w stosunku do jesieni, kiedy mówiło się wprost, że to jest kadrowicz. W tym momencie kadrowiczem nie jest. No właśnie, to co jest ciekawe, to że oni obaj są rocznik 2002. Ja nawet nie pamiętałem, że Szymczak to jest rocznik Marcińskiego. Wiesz, to jest najlepszym wychowankiem Lecha Poznań w tym momencie? Skrzypczak za Jeloni. Wyciągnięty za pół darmo przez Masłowskiego i to jeszcze jest chyba syn kierownika Lecha Poznań. Kibic od zawsze. I teraz Skrzypczak jest.
największym talentem Lecha Poznań w Ekstraklasie. Nawet tutaj się nie udało. Kurczę, tak jak patrzę sobie na te ruchy, które się wydarzyły, jeśli chodzi o Lech i o Legię, to trochę Legia zlechowiała, a Lech trochę się zlegiowił pod tym kątem, jeśli wywołałeś tutaj akurat skrzypczak. Myślę, że to jednostkowy przykład. Legia jednak ma powtarzalność wysyłania. Nie, no to wiadomo, ale tak samo jak Lech ma powtarzalność bycia minimalistą, a w Legii jest to jednak mimo wszystko nowość, kiedy Jacek Zieliński mówi, że strata do lidera jest już tak duża, że nie walczymy o mistrzostwo. Więc nie mówię, że to już dokonało się ujednolicenie warszawsko-poznańskie. Natomiast oba te kluby zaczęły popełniać nie tylko te błędy, co zawsze same popełniały, ale jeszcze te, co... Wymieniają się, transfery błędów. Tak, o kurde, ty, ten Jonesa fajnie, nie? Tak, że żadnego transferu zimą. No to my też tak zrobimy, to będzie dobre. Ty, ale zrobili, sprzedali za 8 milionów, a kupili za 100 tysięcy. Też tak zróbmy. No i tak się... Ty, słuchajcie, ta Legia rozdaje talenty po całej Ekstraklasie. Też tak weźmy. I to jakiegoś takiego naprawdę ultrasa Lecha Poznań. Czemu nie? Właściwie no, dobry pomysł, zróbmy tak. No i trochę pod tym kątem się zmienili. W tabeli zresztą też zbliżone pozycje. Bardzo. Smutny ten. Wracając do Rumaka. No. Zobacz. Gdy przychodził, gdy obejmował Lecha Poznań, no to nie wyglądało rozsądnie. Ale piłka nożna podsyła różne historie. Ile razy było tak, że trenerzy, którzy skreślani, którzy mówili, nikt na nich nie stawiał, osiągali spektakularny sukces. W ostatniej chwili brali jakiś klub, reprezentację i to odpalało. I z Mariuszem Rumakiem mogło tak być. A nie było. No szkoda. Nie no, rozumiem. Jest, dało się uwierzyć, że okej, okay, tak długo go nie było, że już zapomnieliśmy to wszystko, co złe. Że no, nie mówili tak w większości może kibice Lecha Poznań, ale ludzie gdzieś tak z zewnątrz tego. Kibice oczekiwali trenera, który tu i teraz po prostu budzi zaufanie jego CV i tak dalej. Ale gdzieś no my też daliśmy się, nie powiem, że nabrać, ale chcieliśmy, żeby to odpaliło, że byłaby fajna fabuła z tego, że to byłoby piękne odrodzenie. No i nie. No nie. Rzeczywistość jednak znacznie częściej polega na rzeczywistości, na twardych danych, niż na tym, że fajnie by było, jakby się udało. Naprawdę byłoby śmiesznie, jakby to wyszło. No właśnie. Kurczę, to jest dla mnie niezbadany temat, bo wydaje mi się, że Lech nie jest do końca z nami szczery jako organizacja. To niedobrze. Że Lech tak naprawdę wliczał to, że może się tak skończyć zatrudnienie Mariusza Rumaka. Że Lech wliczał w to wszystko, że tak może się skończyć bezruch podczas zimowego okienka. Lech wliczał w to, jak wygląda obecnie, wliczał w jakiś swój plan na najbliższe miesiące czy tygodnie, że może zostać z jednym napastnikiem, który nie strzela. Bo ten drugi ma przewlekłe problemy zdrowotne tak naprawdę i non-stop coś tam się z nim dzieje niedobrego. Więc wydaje mi się, że Lech mógł to wszystko wiedzieć, a mimo to robić dobrą minę do złej gry. I robił dobrą minę do złej gry po to, żeby oświadczenie kibiców Lecha ukazało się dopiero, mamy dzisiaj który? 4 kwietnia? 3 kwietnia, a nie 15 lutego. I kupił sobie czas, gdzie teraz, kiedy już kibice zaczynają się powoli wyjmują ten transparent, który jest, można powiedzieć, leitmotivem, jeśli chodzi o trumnę Lecha Poznań. Uniwersalny. O tym, że mają dość. Że ten transparent dopiero wyjeżdża z magazynów, kiedy jest kwiecień, kiedy tak naprawdę za chwilę się skończy sezon. Nie giąć, posłuży jeszcze ile lat? Jak to było? Nie giąć, nie ten? Kurde, nie pamiętam. Ale to znajdę, bo to jest odnośnie tego transparentu. To jest naprawdę, zostawić. Bo to był bilet lotniczy, nie? Nie, tak, bilet lotniczy, bo na taras widokowy możesz wejść tylko z biletem lotniczym. Nie giąć, nie... Nie giąć, nie niszczyć. Nie niszczy. 2 lata będzie służyć. No myślę, że to... O, 2 lata, lekko. 20? To 20 lat posłuży Lechowi z Poznań. Jeśli dalej będą tak iść. I to jest moja hipoteza, która jest bardzo, bardzo agresywna w stosunku do władz Lecha Poznań. I w sumie wolałbym, żeby tak nie było w istocie. Ale trudno mi się pozbyć tej myśli, że Lech, podejmując decyzję w grudniu tak naprawdę, podejmując decyzję o tym, że zwalniamy Van den Broma i zatrudniamy na jego miejsce nie jakiegoś kozaka, tylko opcja trochę budżetowa, że nie robimy żadnych ruchów na rynku transferowym, że świadomie próbujemy promować tych, którzy są do opędzlowania, takich jak Szymczak czy Marchwiński, że to wszystko jest elementem planu, że od lipca dopiero to my zaczniemy z powrotem robić tak, jak robiliśmy rok temu, że wydaliśmy sporo ubiegłego lata, więc teraz zimą nie będziemy już tutaj ratować sezonu, który jest prawdopodobnie stracony,
tylko się przygotujemy na następny sezon. Jak stracony. No właśnie, no i to jest mój duży zarzut, że nierealnie, nie do końca ich ocena się pokrywa z rzeczywistością, bo nawet zakładając, bo są dwa wyjścia, albo to, które tutaj sugeruję nieśmiało, że Lech mógł to wszystko wliczyć w koszta, zatrudnienie Rumaka i to robienie dobrej miny do złej gry miało przesunąć maksymalnie w czasie to, że kibice się wściekną, że spadnie frekwencja, że generalnie nastąpi jedno wielkie zniechęcenie. I to się udało generalnie. Mamy kwiecień, zaraz będzie euro, wszyscy zapomną, w lipcu się spotkamy z powrotem na zgrupowaniach i będzie jak dawniej. Znowu przyjdzie na mecz otwarcia bardzo dużo kibiców, kupimy jeszcze ze dwóch zawodników, będzie super. I to jest ta wersja taka powiedzmy cyniczna, gdzie Lech po prostu kupił sobie czas, a de facto przygotowuje gdzieś poduszkę finansową na chuj wie kiedy. Jak to w Lechu. Natomiast ta druga wersja jest taka, że oni wcale nie grali cynicznie, tylko naprawdę w taki sposób postrzegali rzeczywistość. I jeśli w taki sposób postrzegali rzeczywistość, no to tym większy błąd tak naprawdę, bo to znaczy, że dokonali złej oceny rzeczywistości. Też lekceważenie półrocza w piłce nożnej jest bardzo duże. Pamiętam, jak szybko w piłce płynie czas. Pół roku rozciąga się jak w normalnym życiu parę lat. Tak jakbyś to lekceważył. Są takie trochę psie lata w piłce nożnej. Pół roku sobie odstawić, liczyć, że może Szymczak odpali. To jest po prostu bardzo, bardzo ryzykowne. O tyle. Pół roku liczenie, że Mariusz Rumak odpali. No nie, no trzeba było dać Mariuszowi Rumakowi tymczasowego, ale do końca grudnia. A od rundy mieć już gościa, na którego chcesz postawić na jakiś dłuższy czas. To byłoby rozsądne. Tu Rumak ich urobił po prostu, chodząc po korytarzach. To jest to. Dosyć często wracam do Jacka Zielińskiego i jego wypowiedzi. Ale trochę się nie da, bo jak wspominasz o tym półroczu, że w Legii też trochę tak pomyśleli, ale dobra, pół roku, no to jakoś przetyramy bez Lisza Muciego i bez jakichś logicznych następców. No może się okazać, że Jacek Zieliński, który wyszedł z założenia, że to półrocze jakoś przebimbamy, to nie dotrwa do końca tego półrocza, skoro już Żyleta wydała na niego. Nie, no już teraz się trochę, zobaczymy jak będzie z Jagiellonią, ale... Nie kreślę tutaj jakichś bardzo czarnych wizji przed Jackiem Zielińskim, zwłaszcza, że ma jakiś argument na swoją obronę, bo bardzo mocno odchudził na przykład listę płac, co było wielkim wydarzeniem dla Legii, wielkim zadaniem, wielkim wyzwaniem. Ale chodzi mi o sam fakt, że jeśli mówisz coś, że dobra, za pół roku ogarniemy... W piłce to się nie sprawdza. Trzeba ogarniać od zaraz. No może być tak, że będzie ciężko, żeby to ogarnąć za pół roku. Więc pod tym kątem wydaje mi się, że oba największe polskie kluby popełniły dosyć poważne błędy, zwłaszcza zimą. Już zostawmy rundę jesienną, ale zimą popełniły zwyczajnie błędy w postrzeganiu rzeczywistości. Lech Poznań jest dostatecznie dużym klubem, żeby zawsze mieć plan B. I podszedł do tej wiosny Kuba. Poważny plan B. Poważny plan B. Podszedł, postawił na wiarę. Postawił na wiarę i nadzieję. Wiarę, że jak nie będzie napastnika, to młodzieżowiec ogarnie. Choć do tej pory no, nie dźwigał takiej aż presji, tylko dawał przebłyski. Postawił na wiarę, że Mariusz Rumak, który bardzo fajny zrobił raport i bardzo fajnie się go słuchało na kawce, to ogarnie. Natomiast gdy zabierzesz wiarę i nadzieję, to oba te ruchy są bez sensu. Z punktu widzenia tego, jak dużym jesteś klubem w tym momencie i o jak duże stawki grasz. A tu masz w pełni rację, że w Lechu Poznań zawsze jest ten plan B, że weźmiemy trenera rezerw, weźmiemy chłopaków z rezerw młodych i jakoś to będzie, utrzymamy się widzę. Ale to nie jest plan B tak naprawdę. Nie, oni nie mieli planu B na tę wiosnę. To powinien być plan C albo D w momencie, kiedy się wszystko wali, pali i jest ciężar. Wiesz jakie mogły być? W Lechu Poznań, okej, planem A jest, że Szymczak strzela, jak nie mamy napastnika i jakoś to się kręci. Ale jest plan B, jakiś sensowny napastnik sprowadzony i jeśli Szymczak nie daje rady, to dajemy tego napastnika, żeby on po prostu grał. Natomiast tu planem B jest niestrzelanie bramek. Po prostu nie ma planu B i rzeczywistość dobra, nie macie niczego innego, to po prostu nie strzelacie bramek. Jest Mariusz Rumak i jeśli Mariuszowi nie odpala, no to jaki jest twój plan B? Nie ma go, jest po prostu kompromitacja na całą Polskę. Bo lubimy Mariusza Rumaka, fajny gość, świetny człowiek, przyjemnie mu się kibicowało, no ale to nie ma sensu. Jesteś jednym z największych klubów w Polsce, który ma wszystko, żeby być klubem polskim, ale na europejskich stadionach będących co roku. I bierzesz trenera, który 7 lat temu dostał ultimatum w Odrze Opole i który nie dostał roboty. Z kim przegrał wyścig Mariusz Rumak o bycie trenerem Podbeskidzia w tym sezonie, co Podbeskidzie spadło? Nie pamiętam. Tam był jakiś bardzo doświadczony trener, prawda? Nie co prowadził tam... Czekaj, ja to muszę sprawdzić.
kto był wówczas trenerem pod Beskidzia. Pamiętam, że czytałem w przeglądzie wtedy, że Mariusz Szumak bardzo mocną kandydaturę zgłaszał, że chciałby to wziąć, ale pod Beskidzie postawiło na... Ależ emocje. Sam jestem ciekawy. Na kogo postawiło wówczas pod Beskidzie? Nie był to Robert Podaliński. Nie był to raczej Leszek Ojrzyński. To jest jakiś taki naprawdę trener sprzed lat, wiesz? A to najprościej będzie sprawdzić pod Beskidzie w poprzednim trenerze. I wtedy będziesz wszystko wiedział. Pod Beskidzie Bielsko-Biała. A swoją drogą tam też się dzieje. Jeszcze to nie koniec pod Beskidzia na dzisiaj. Będziemy rozmawiać, bo podoba mi się sam tytuł. Co za bacie. To jest tytuł. Robert Kasperczyk. Ach, więc to tak. Robert Kasperczyk wtedy ich prowadził. Mieli dobre wejście, ale Robert Kasperczyk, to jak się domyślasz, to nie była najbardziej uznana. Robert Kasperczyk wcześniej był szefem działu skautów w Krakowie, trenerem Sandecji, Limanowi, Motoru, Stali Rzeszów, no i tam 3 lata w Podbeskidziu, sezony 2009-2012. Więc polegali właśnie na tym, że dobra, Robert, to jak 7 lat temu nas prowadził, to było naprawdę spoko. To jest ten sam... Ten i Mariusz Rumak, ten i Mariusz Rumak przegrał z Robertem Kasperczykiem po prostu. A wiesz co, w Podbeskidzie wydawało mi się, że najdziwniejszą decyzją Podbeskidzia była odmowa zbudowania nam bazy szkoleniowej nowej dla klubu w Tetrick Managerze w pamiętnym sezonie, kiedy razem z Roque Santa Cruzem robiliśmy Mistrzostwo Polskie w Podbeskidziu. Prawie. Natomiast okazuje się, że oni na stanowisku trenera zatrudnili jeszcze dziwniejszych ludzi niż my. Jak sobie patrzysz na to, jak wygląda cała lista trenerów Podbeskidzia, od Krzysztofa Bredy tak naprawdę, masz tak, pełniący obowiązki Hubert Kościukiewicz, Robert Kasperczyk, Piotr Jawny, Mirosław Smyła, Dariusz Kołodziej pełniący obowiązki, Dariusz Żuraw, Grzegorz Mokry i obecny Dariusz Marzec, tytan pracy, ale... Ziemniak. Ale z Leżaka. Tak, z Leżaka, do tego przejdziemy. Jak sugerują niektórzy spośród rozmówców, weszło. Ja oczywiście szanuję każdego z trenerów oczywiście na tej liście. Natomiast pamiętam o Mirosławie Smyle, co się mówiło tu i ówdzie na temat jego warsztatu. Pamiętam też doskonale, że Grzegorz Mokry nie był najdłużej pełniącym funkcję. Świetna kariera w Ekstraklasie. No i wracając, tylko kończąc o Mariuszu Rumaku. 3 czy 4 lata temu Mariusz Rumak przegrał rywalizację o objęcie ostatniej drużyny w Ekstraklasie z Robertem Kasperczykiem. Mija kilka lat, kiedy nie prowadzi nikogo i dostaje jeden z największych klubów w Polsce. No to... Takie rzeczy udają się, ale tylko w filmach. To filmowy scenariusz, piękny, ale co jeśli filmowy? Równie dobrze mógłbyś obsadzić gęsia na stanowisku trenera z całym szacunkiem dla Mariusza Rumaka. Ale to też byłaby piękna, nieoczywista historia, że gęś zaczyna prowadzić Lecha Poznań w kierunku mistrzostw. Myślę, że powiem, że to też byłoby zwierzę, podobnie jak Rumak. Tak, ale odejdźmy od tego. No, po prostu, panie Mariuszu, uwielbiamy pana, życzymy wszystkiego najlepszego, ale to nie miało sensu i rzeczywistość brutalnie po prostu to zaznaczyła. Czy chcemy poznać pana wersję wydarzeń, jak już od lipca pan nie będzie pracował w Lechu Poznań? Będzie mógł pan powiedzieć wszystko o tym, jacy źli są piłkarze Lecha Poznań, ale no to nie miało żadnej logiki, a Lech Poznań jest klubem dostatecznie dużym, by jednak wydać trochę pieniędzy również na kursy logiczne, na jakieś logiczne ruchy. Brakuje logicznych ruchów w Lechu Poznań. Puentując trochę to, co powiedzieliśmy o Lechu Poznań, ja ze swojej strony wyłącznie dzisiaj kłamałem, bo tak naprawdę wierzę, że Lech się odbije, ale mówiłem te wszystkie rzeczy po to, żeby się odbił, żeby zaklinać rzeczywistość, bo o niczym bardziej nie marzę, niż o tym, że teraz Mariusz Rumak zbiera piłkarzy i tak, dobra, barany, teraz będziemy już grać na poważne. I Lech Poznań odnosi serię zwycięstw, dublet, ale bez Pucharu Polski i awans do fazy grupowej europejskich pucharów w następstwie tego dubletu. O tym marzę dla Lecha Poznań w tym sezonie. Bardzo nadal kibicuję Mariuszowi Rumakowi, bardzo kibicuję Lechowi Poznań, bo to by było tym piękniejsze, że okej, był już taki moment, że publicyści twierdzili, że lepiej było zatrudnić gęś, ale oni pokazali, oni wtedy właśnie się wzięli. To się nie stanie, ale trzymam za taki scenariusz, mimo wszystko, nadal. To z tym zostaje. Dobrze, tyle Lech. Za nami półfinałowe mecze Pucharu Polski, w których Wisła Kraków zmierzyła się na własnym stadionie z Piastem Gliwice i zwyciężyła 2-1. Natomiast Pogoń Szczecin pokonała u siebie również 2-1. Mistrza Polski. Tak, przyszłego z Białegostoku.
rozpędzonego mistrza Polski tuż po zwycięstwie 6-0 nad jednym z najmocniejszych klubów w ligowej stawce. Zbudowanym przez Janusza Zizica. Z najlepszych dyrektorów sportowych. No, ale tak będzie wyglądał finał Pucharu Polski. Pomyśl Szczecin, Wisła Kraków. Mecz od każdej strony ciekawy i interesujący. Bo albo będziemy wysyłali na tą tabliczkę, gdzie się graweruje zwycięzcę po raz pierwszy w historii Pogoń Szczecin, albo po raz któryś już w historii, nie wiem, który, drugi chyba, pierwszoligowca. Tak? Bo już wcześniej było tak, że ktoś z drugiej klasy. Oj, chyba było więcej razy. Jeszcze gdzieś tam w PRL-u mogło coś być, wiesz? Nie wiem, czy nie Mieć i Lech, no ale mniejsza z tym w każdym razie. Pierwszoligowiec, który... Chyba zdobył... Ruchorzów kiedyś też. No jako może pierwszoligowiec, ale taki, który awansował do ekstraklasy, czyli nie tak jak Wisła. Tak czy owak, generalnie będzie to coś bardzo rzadko spotykanego, bo rzadko się zdarza, żeby pierwszoligowiec wznosił w górę jakikolwiek tytuł nie będący mistrzostwem. Ale i tak częściej niż żeby Pogoń wygrywała cokolwiek. Tak, bo Pogoń cokolwiek wygrała jak do tej pory nigdy. No nie zdarzyła się taka sytuacja, więc teraz może się zdarzyć. 2 maja Stadion Narodowy będzie interesująco pod każdym możliwym względem. Przede wszystkim z uwagi na to, że pierwsze trofeum Pogoni Szczecin może zostać zdobyte walkoverem. Piękna historia by to była, rzeczywiście. Kurczę, no to by było to, co moim zdaniem... Budowa prestiżu Pucharu Polski, prawda? Tak. O to chodzi. Tak to powinno wyglądać. Transmisja z walkoveru powinna być. Wygląda to w taki sposób, że Jarosław Królewski pisze wprost. Dwukrotnie albo nawet trzykrotnie na temat finału Pucharu Polski. Dokładnie jego tekst brzmi tak. Kurczę, nie znajdę tego obecnie. W każdym razie grozi walkowerem w przypadku, gdyby nie odwołano kary dla kibiców Wisły Kraków za wrzucenie rac na murawę podczas jednego z meczów Pucharu Polski. Jak wiadomo, to precedens, który już miał miejsce przy kibicach Lecha Poznań w 2017 roku, ale teraz trzeba było to zrobić ponownie. I sam się bardzo mocno zastanawiam, na ile są to groźby takie, które są na papierze czy w przestrzeni internetowej, a na ile to jest coś takiego, że byłby w stanie to zrealizować Jarosław Królewski. Bo jest to człowiek, który momentami bardzo nieszablonowo działa, jeśli chodzi o polską piłkę. Momentami nawet tak w taki sposób dyskusyjny. O, mam teraz konkretnego tweeta. Powtarzam. Jeśli kibice Wisły Kraków nie zostaną wpuszczeni na Stadion Narodowy, klub Wisła Kraków odda mecz walkowerem. Nikt z osób zatrudnionych w klubie nie zjawi się tego dnia na meczu. To jest dosłownie to, co napisał Jarosław Królewski na Twitterze. Można powiedzieć, że w emocjach, ale można też powiedzieć, że nie. Słuchaj, ty lepiej mi powiesz, bo ja nie wiem. Teraz na pewno słowa Jarosława Królewskiego mają potężne wsparcie kibiców. Czy myślisz, że tak by było również 5 dni przed meczem? Dobre pytanie. Gdyby Wisła Kraków miała przegapić szansę na jakąś radość, na włożenie czegoś do gabloty, czy oni by to zaakceptowali? Nawet bez... Doceniając to wsparcie, doceniając to, że stoi ramię w ramię z nimi, ale że może jednak warto byłoby to zagrać. Jak tutaj jest ta linia rozpięta? Jestem bardzo ciekawy w sumie, bo tak samo, bo trudno mi się nawet obsadzić w takiej roli. Że jestem kibicem Wisły Kraków i czekam na finał Pucharu Polski i jak nie pojadę, to przegramy, ale pojechać jak nie pojadę, mogę. To też możemy przegrać. Tak, to też możemy ale przegrać. Zabierzemy sobie szansę na finał, na coś historycznego. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem tak? I nie potrafię się do niego odnieść, bo wydaje mi się, że faktycznie to wsparcie kibiców teraz jest takie, że Wisła to my, Wisła razem, Wisła rodzina, ale może być tak, że PZP mówi, okej, to jako rodzina odpalcie sobie telewizory, bo nie mamy zamiaru wam uchylać kary. Zwłaszcza, że jest ten aspekt, który gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że kibice wielu polskich klubów bojkotują mecze, w których biorą udział kibice Wisły Kraków. Tak. Więc może być tak, że Wisła Kraków zostanie zdjęty zakaz, Wisła Kraków zacznie sprzedaż biletów, a kibice Pogoni Szczecin powiedzą hola, hola, my nie gramy. A myślisz, że kibice Pogoni Szczecin postawiliby tutaj na solidarność kibicowkowską i na antywiślastwo w momencie, gdy Pogoń Szczecin ma szansę coś wygrać? I pierwszy ostatecznie raz, jakby, jeśli i oni wtedy wygrają. I ty tego nie zobaczysz? Ale to w ogóle to jest jeden ze scenariuszy, który moim zdaniem jest najbardziej kuriozalny. Tak? Że jest zdjęty zakaz w Wiśle, kibice powinni, że nie będą uczestniczyć w takim meczu
I Pogoń Szczecin zdobywa tytuł na meczu, gdzie jest 10 tysięcy kibiców Wisły Kraków i żadnego kibica Pogoni Szczecin. I Pogoń pierwszy trofeum pokazuje pustej trybunie z uwagi na kibiców. Powiedziałbym, że to się nie może zrealizować, ale przypominam sobie, że mecz Legia Real z Realem w pełnym garniturze 3-3 nie obejrzał go nikt poza kilkunastoma dziennikarzami. No, był też mecz Zagłębia Lubin z Zawiszą Bydgoszcz w Pucharze Polski. Dla Zawiszy to też był pierwszy tak naprawdę tytuł w historii klubu i no, byli tam kibice, ale nie było tam kibiców z flagami, nie było tam kibiców z całą choreografią. No nie było tam generalnie fanatyków Zawiszy Bydgoszcz i nie było tam też fanatyków Zagłębia Lubin. Warto docenić wtedy ich próbę wykazanie solidarności z Zawiszą. Więc różne rzeczy się naprawdę działy, jeśli chodzi o finał Pucharu Polski. I to bardzo smakowity dobór rywali, jeśli chodzi o ten mecz. Widziałem, że pojawił się już nawet jakiś transparent ze strony legionistów chyba. Co? Dotyczący kibiców. Znaczy nie kibiców, tylko nawet chyba piłkarzy Wisły Kraków. Że Warszawa nie jest dla nich przyjaznym miejscem. Ale... To było ciekawe, jakby trzeci gracz Legia Warszawa w jakiś sposób włączył się do tej rozgrywki krakowsko-szczecińskiej. No. Gdzieś tam pod stadionem coś. Jestem w stanie uwierzyć, że ten finał Pucharu Polski będzie dużo bardziej interesującym zdarzeniem, niż wydaje się osobom, które śledzą wyłącznie boisko. No, ciekawy to może być przypadek na każdym poziomie tak naprawdę. Od PZPN-u, który ma do podjęcia trudną decyzję, bo trzeba pamiętać, że PZPN jest oczywiście organizacją, której zależy na prestiżu finału Pucharu Polski, ale jest też organizacją, która w ten czy inny sposób musi uwzględniać interesy kibiców w całej Polsce. A jest tak, że wielu spośród kibiców w Polsce oczekuje, że Wisła Kraków nie będzie wchodzić na mecze, bo widać to po spotkaniach pierwszej ligi. Nic się lepszego nie mogło trafić temu PZPN-owi. On jest znany z tego, że wychodzi gładko obronną ręką z różnych podbramkowych sytuacji. Ale to jest jednak PZPN Cezarego Kuleszy, tak? Masz po prostu finał Pucharu Polski, okazję pokazania święta piłki. Ale losuje ci Wisłę Kraków, losuje ci po prostu Wisłę Kraków w finale i masz kryzys, którym musisz zarządzać. To jest niesamowite, naprawdę. Ty tak podejrzewam, że marzyli o tym od ćwierćfinału co najmniej, że kurde, ale ta Wisła, ale wysiadło jakby ta Wisła przyjechała na Narodowy. No bo problemów jest sporo. Z jednej strony masz Jarosława Królewskiego, który grozi walkowerem, z drugiej strony masz kibiców Wisły Kraków, ale z trzeciej strony masz środowisko kibicowskie w wielu klubach w Polsce, które głośno domaga się tego, żeby kibiców Wisły zwyczajnie na stadion nie wpuszczać. I abstrahując od tego, czy to jest hipokryzja, czy nie jest hipokryzja, czy to jest słuszne stanowisko, czy nie jest słuszne, no to tak wygląda rzeczywistość zwyczajnie w tym momencie. I rzeczywistość jak zwykle. Kogo sprawdza rzeczywistość jako pierwszego? PZPN. Można powiedzieć, że PZPN jest zawsze na pierwszej linii frontu. Walki z rzeczywistością. Rzeczywistość nie zostawia sobie jeńców. Kosi równo, to jest typowy dance macabre. Tutaj nie ma żadnych ludzi, którzy są przed rzeczywistością ubezpieczeni, na rzeczywistość odporni. Nawet Mariusz Rumak nie jest w pełni odporny na rzeczywistość, ale PZPN jest tym pierwszym na drodze. Jest tą Ameryką, gdzie zawsze lądują kosmici. Jest tym USA, które zawsze musi się mierzyć z każdą katastrofą, również ekologiczną i klimatyczną, co pokazują doskonale wszystkie filmy. Więc to jest właśnie PZPN, który będzie miał taką decyzję do podjęcia. No PZPN teraz podjeżdża jak Teoden w bitwie pod Białym Miastem i dobra, przegramy, idziemy się bić, chociaż jednego olifanta ubić i tyle. I tak jest rzeczywiście z PZPN. Spojrzę sobie jeszcze na terminarz Wisły, bo tak, przed nimi jest wyjazd do Płocka, gdzie nie zostaną wpuszczeni, potem jest Zniszcz Pruszków, który powiedzmy, że nie jest aż tak istotny. Jest jeszcze wyjazd do Rzeszowa, gdzie zapewne Wisła też się nie pojawi. No i potem jest już finał Pucharu Polski. Czyli biorąc pod uwagę to, jak dotychczas są traktowani kibice Wisły na stadionach pierwszej ligi, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten finał Pucharu Polski to będzie faktycznie ten pierwszy mecz, na którym ktoś się wyłamie z bojkotu. PZPN może sobie nagrabić. No. Środowisko. Są ciekawe. Naprawdę. Przepiękne. No fajnie, bo jeszcze terminarz nie jest zaktualizowany. Drugiego wyjazd do Warszawy, czwartego mecz w Sosnowcu z Zagłębiem. Nie, to zostanie. Ale no w sumie Zagłębie to nie wiadomo, czy będzie istnieć. Dokładnie tak. Tam też może być walkover. Tak, dokładnie tak może się to wreszcie skończyć. Nie wiem, czy jeszcze oczywiście chciałbyś coś porozmawiać, coś powiedzieć ciekawego? Na pewno jest to scenariusz, czy Pogoń Szczecin już kupiła gablotę, twoim zdaniem?
Nie, czy jednak do końca będą czekać? Ale to jest właśnie też interesujące, bo są kluby, które są już doświadczone w tej kwestii. Mhm. Wiedzą, na przykład, nie wiem, takie okolicznościowe koszulki, robić, tak, nie robić. Tak. Tutaj szampan, sprowadzać, nie sprowadzać. Czy tak jak Arka Gdynia, pożyczać od Lecha Poznań. Słuchajcie, my nie braliśmy pod uwagę zwycięstwa, więc pożyczcie nam szampany, te wszystkie rzeczy, co mają. Tam na tych koszulkach tak niezdarnie kreślone, Lech, zdobywca Pucharu Polski, taki przekreślony Arka, zdobywca Pucharu Polski. Po pięknym meczu między innymi Adama Marciniaka, jeśli dobrze pamiętam. Więc są kluby, które mają doświadczenie, no Pogoń nie. Dla Pogoni to jest jedno z pierwszych tego typu doświadczeń, więc jestem ciekawy, czy będą tak dmuchać na zimne, że Pogoń już zdobędzie ten puchar, oni okazuje się, że żadnych szampanów, żadnych koszulek nic nie mają, bo nie zapeszali. Czy ja bym szedł, będąc osobą decyzyjną w Pogoni Szczecin? Absolutnie w niekuszenie losu. Kupienie sobie koszulek, gratulujemy Wiśle Kraków, Pucharu Polski, szampany? Żadne. Tylko woda jałowcowa. Nic więcej. Absolutnie żadnego. Najgorszy błąd. Nie dzwonić nawet do tego jednego typa, co ma odkryty autobus w Polsce. Tak. I co wszystkie kluby go pożyczają. Nie dzwonić, nie dowiadywać się, nic nie robić. Wygracie, naprawdę, to będzie jak w Neapolu za Maradony. Szczecin przez tydzień będzie się bawił, jeśli wygracie. Będzie czas poogarniać sprawy albo się pocieszyć po swojemu, po swojsku. A nie teraz tutaj siedzieć i zamawiać koszulki. Nic nie róbcie. Widzę to. Gabloty Szczecin, już napisany tweet, zaplanowany na koniec meczu. Gratulujemy, Wisła, byłaś lepsza. Na Facebooku tak samo posty poplanowane wszystkie. Nota już cała napisana z podpisem Jarosława Mroczka, tylko tam in blanco jest wynik do wpisania, że gratulujemy naszym czcigodnym rywalom z Krakowa, zwycięstwa, finale Pucharu Polski. Wszystko gotowe na to, że Wisła wygrywa. I potem tak jeszcze tak przyjemność, ta satysfakcja skasowania tego. Tak, a tak. Jednak nie, w tą stronę jednak się nam nie przyda ten tweet chyba. Albo nawet tak puścić oczko do kibiców. O, puściliśmy zaplanowany tweet, jakbyśmy przegrali. Zobaczcie, ile frajdy z tego. Ile frajdy będzie z zamawiania tych koszulek, jak już wygrać. Tak, tak. Także bardzo Wiśle w Pogoni dopinguje w tym, że... A jeśli ktoś będzie mówił, że no, trochę nieprzygotowani na ten... Nikt nie będzie o tym pamiętał. Wszyscy będą się cieszyć w Szczecinie, że w końcu coś zostało wygrane. Nikt nie będzie patrzył na jakiekolwiek niedociągnięcia organizacji. Pomijając, jak pięknie będzie brzmiało, Pogoń chyba taka nieprzygotowana do trofeum. No, mieli mało czasu, żeby się przygotować na zdobycie trofeum. 70 lat. 70 lat. To, nie, to jest takie jak mrugnięcie okiem. No. Myślisz, że jest taki dokument gdzieś? W katakumbach stadionu. Co zrobić w wypadku trofeum? Jeszcze Florian Kryger spisał ręcznie tam, co zrobić w przypadku trofeum. Zaprosić wierchuszkę lokalnego PZPR-u jako pierwsze. Nie obnosić się ze znajomością z nimi, ale wypada z władzą dobrze żyć. Wysłać list gratulacyjny do Dynama Moskwa, bo oni nam pogratulowali założenia klubu. Tak, tak, tak. Na Czechosłowackiej jest, tak, w Czechosłowacji turne letnie. Spotkania z reprezentacją Czechosłowacji do lat 23, olimpijską. Tak, to wszystko jest. Wszystko jest. Muszą odkryć ten dokument, na pewno. Absolutnie. Trzymam kciuki w sumie trochę za Pogoń, bo kurde, trochę im się należy po tylu latach. No. Jednak Wisła miała swoje momenty chwały. Pogoń. Swoje momenty wice chwały. Tak, takiej prawie chwały. Albo chwały. Będzie to finał. Naprawdę wspaniałe. No. Wspaniale upuścili nam futbolowi Bogowie. Nie mogę się już go doczekać. Szkoda, że nie jest to Lech albo UKS, ale no, też będzie fajnie. Na tyle, na ile może być. I widziałem chyba nagłówek w którymś z łódzkich mediów. To powinien być widz. Nawiązujący do tego, że... To może będą powtarzać ten mecz jak karnego Błaszczykowskiego. No kurde, ale powiem ci szczerze, że tak jak wam również, drodzy widzowie, i tobie, i Jacka, to nawet przeprosiłem za to, że trzymałem kciuki za Wisłę w końcówce, bo zwyczajnie bym nie zniósł aż tak dużego waszego sukcesu. Tak teraz, no to będzie takie what if story bardzo mocno dla widzowa. A i gdyby wtedy sędzia normalnie... od widza tego spanego, to przecież Piast był do dziabnięcia, a kto wie w finale, to widzę w finały raczej chyba wygrywa, jak już nie gra. No, ale dawno nie grał w żadnym finale, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć. Nie było mnie wtedy na świecie. No, więc tak to wygląda. Tyle o finale Pucharu Polski, tak który przynajmniej. Niesamowita historia. Farma troli zaatakowała piłkarzy i trenera Zagumia Sosnowiec prawdopodobnie. Albo nie farma. Nie wszyscy wierzyli, że te fermy w troli w internecie faktycznie nie istnieją. Tymczasem ferma troli pierwszy raz opuściła internet. Przyszła na trening i zachowała się niemiło.
No, na to wygląda. Chociaż ten Hackiewicz powiedział, że on się wychował na ulicy i ja go nie ruszałem żadnego. To jest przepiękne i to trzeba po prostu w osobną gablotę. Jeśli pogoni Szczecin, gablota się jednak nie przyda, to możemy wziąć i tam umieścić po prostu tę wypowiedź pana Hackiewicza. W ogóle osobny segment do tej wypowiedzi chciałbym. Ja jestem zaszokowany, jak wiele rzeczy trzeba poruszyć. Tak. W odniesieniu do tego miejsca. Ja mówię tak, bo to fajnie poczkowało, bo tutaj też trzeba przyznać od początku. A wiesz, a jest ten zwrot taki, no to macie tu tekst do porannej kawy. I? Jak mamy zapowiedzieć ten segment z nocy? Do galonu? Do galonu. Zapaszcie sobie galon kawy. Będziemy mówić o Zagłębiu Sosnowiec. Weźcie tygodniowy urlop. Zwolnijcie się z roboty, bo nie wiadomo do kiedy to potrwa. Szczerze nie wiem. Ale pączkowało, bo zdradzę wam, drodzy widzowie, że szykowałem się do tego, że raczej pewnie we wtorkowym poranku poruszymy temat Macieja Rybusa, a zazwyczaj we wtorkowych porankach mamy jeden temat taki wiodący, nie ślizgamy się po tych mniejszych. Więc mówię sobie, o, akurat nam na czwartek zostanie taki mocny temacik. Mały, bo mały, ale mocny temacik, że Arkadiusz Aleksander przestaje być prezesem Zagłębia Sosnowiec. Potem, no drugi mocny temacik, taki też połączony z tym, że trener Hackiewicz mówi, że to nie on ustalał strategię na mecz. Mówię, o, ale to w sumie mocny też to jest temacik, bo portal kibiców Zagłębia Sosnowiec informuje, że piłkarze się zgłaszają do niego, że wcale tak nie było, że to nie oni ustali strategię, tylko Hackiewicz ustał strategię. Mówię, o, to już taki trzeci mocny temacik, bo Zagłębia Sosnowiec. I na to wychodzi Rafał Kolin ze swoją rozmową. Tak, no, odsuńcie się, ja będę mówił teraz. A potem przychodzą kibice Zagłębia Sosnowiec. Odsuńcie się, a my nie będziemy mówić, będziemy napierdalać. No i to jest Zagłębia Sosnowiec obecnie. Czyli dosyć sporo się dzieje. To jest to klub, w którym sporo się dzieje. Rzeczy nie do końca pozytywne. Jedyne, czego brakuje jeszcze w Zagłębiu Sosnowiec, to żeby przyjechał szwedzki Hulk Hogan i żeby Zagłębia Sosnowiec miała kosę z Indonezją. Tak. To ostatnie dwie rzeczy. Tak to już jest wszystko. Bardzo tego brakuje. Najgorsze w takich kwestiach, bo parę razy się już zdarzało, odkąd mamy program, że są rzeczy tak totalnie absurdalne, że trudno jest jakoś je skomentować, bo bazujemy często na wyolbrzymieniu, na jakiegoś rodzaju takich hiperbolach, tak. Na tym, żeby coś przedstawić takie w krzywym zwierciadle trochę, z czegoś zażartować w taki przesadzony sposób, coś podkręcić. Tu się wydarzyło wszystko, to nie ma czego podkręcać. Dopiero co w segmencie o Mariuszu Rumaku hiperbolizowaliśmy, że gęś, gdyby objęła Lecha Poznań, to byłoby to w jakimś stopniu porównywalne. Ale załóżmy, że faktycznie gęś jest wzięta z targu i teraz wszyscy mówią, Rafał Kolin, to będzie trener. Co by robili wtedy piłkarze? No ustalali strategię pewnie sami, nie czekali, co tam gęś zrobi, bo gęś byłaby zajęta na przykład, nie wiem, robieniem pod siebie, tak? Jak to gęś. I sami by ustalali swoją strategię i tak to robią w tym momencie. Jeśli potraktować słowa pana Hackiewicza bardzo poważnie i dosłownie i pewnie na chwilę zapomnieć, że są ciut wyrwane z kontekstu, to niczym to się nie różni od tego, jakby faktycznie gęś wprowadziła tak system. Ja pierdykam. Co jest nie tak z tym systemem? Wszystko zaczęło się w momencie spadku z Ekstraklasy. Martin Todt. To on jest praprzyczyną problemu. Łukasz Hrosso. Oni stracili chyba prawie 100 bramek. To był ten wielki sukces, że nie straciliśmy 100. Właśnie jestem ciekawy, czy my już mamy więcej punktów niż oni wtedy? Chyba nie, jeszcze trochę. Oni mieli sporo punktów, tylko jeszcze więcej stracili bramek. No, gonimy ich. Razem z Jagiellonią żeśmy ich pogonili praktycznie. Powiem ci tak. Zagłębie Sosnowiec od 20 lat nie może mieć trenera jednego na sezon. I to mówi wszystko. Nawet jak mieli trenera na cały sezon, Jacka Magierę, to im Legia zabrała w trakcie. Nie mogą mieć trenera na więcej niż sezon, nawet na jeden cały pełny sezon. Masz ten sezon? Tak, tylko tam było chyba dzielone, wiesz? Ajajaj. Ale to gole... Stracili 80 bramek. 80 bramek. Mhm. No to nie, to gonimy ich. To nie jest wykluczone, że ich dogonimy. No, ale mniejsza z tym, kto więcej goli straci. Sytuacja wygląda w Zagłębiu Sosnowiec tak, że mieli walczyć o powrót do Ekstraklasy, a nie walczą. Że mieli... Że La Valencia sprowadzali. MVP Ekstraklasy. Przed 30. Kurde, kogo tam nie było? Kto się tam nie przewinął? Kamil Biliński się przewinął. No, tak? Mega dużo bardzo uznanych, jak na poziom pierwszej ligi zawodników się przez Sosnowiec przewinęło. Ja zresztą sobie otworzę, będę taki pracownik miesiąca, otworzę sobie Zagłębie Sosnowiec w ich ostatnim spotkaniu z GKS-em Katowice. Jak sobie spojrzysz po czystych nazwiskach, takich jak Janota właśnie, Fabry, przecież dopiero co był przymierzany, że kto wie, może go wyjmą z tego GKS-u Jastrzębie. Joel Valencia ma jednego gola przez cały sezon i to w 5-2.
Czekajcie, no. To nie jest jeszcze z jakiegoś... Nie, to rzeczywiście. No, Kirejczyk. Kirejczyk wypożyczony. Biliński wchodzący z ławki. Rozumiem, że Biliński ma 36 lat, ale mimo wszystko. To jest pan Kamil Biliński. On w dwóch sezonach naklepał 35 goli w Podbeskidziu. 35 goli w Podbeskidziu naklepać, to trzeba być naprawdę dobrym zawodnikiem. Brzesiński, solidny ligowy. No, no jest tu paru takich zawodników. Co, Janota spadnie i z Sosnowcem? Z Podbeskidziem? Na to wygląda. Niesamowity dublet Michała Janoty. Ale w Podbeskidziu? No trochę takie odejście w oparach absurdu. A w Sosnowcu? No strzał na treningu podobno przyłapał. Nie, no, niesamowite. Zresztą z tego to trudno żartować, bo wiadomo, tak, że sytuacja jest nie żartujemy z tego. Żenująca. Ale wracając. Zagłębie Sosnowiec miało nazwiska, miało generalnie ambicje i w ogóle. No, to będziemy walczyć sobie o awans, to jest raz. A dwa, że będziemy się prywatyzować powoli. Że kupi nas. Stadion też taki motor napędowy, nie? I mamy już w końcu stadion na miarę, no nawet Ligi Mistrzów. To wypadałoby w końcu mi z drużyny w Ekstraklasie. Wiecie, to nie jest jakiś tam stadion ludowy Sosnowca. To jest ArcelorMittal Park. Ja słyszę Thierry'ego Henry'ego, jak mówię, ArcelorMittal Park, Arsenal was the... i leci na pika. Tylko tyle znam słów po angielsku. Arsenal i ArcelorMittal Park. I Thierry Henry. I Thierry Henry. Także no, ja kończyłem podstawkę, nie anglistykę. Więc jest stadion z nazwą. Jest Joel Valencia, też po angielsku. Tak. Jest Kamil Biliński, 36 goli, 35 goli w dwa sezony w Podbeskidziu. No dzieje się generalnie. Grają chłopaki, jest piłeczka. A potem nie do końca. Bo Zagłębie betonowało na tabeli. Ja przypominam swoje teksty, kiedy Zagłębie było przejmowane przez agencję przez Rafała Kolinsa. Przez pana Kolinsa, tak. Ja mówiłem i od początku mówiłem i się tego trzymam do teraz, że trzeba dać im szansę. Trzeba dać im szansę, bo żaden inwestor w piłce, niezależnie od tego, jak bardzo wielkim jest kasztanem, to nie zależy mu na tym, żeby jego klub grał źle. Bo po to inwestuje w klub, żeby nawet jeśli, zakładając, że ma najgorsze intencje, że chce po prostu okraść ten klub z całej dostępnej gotówki, no to nie robi tak, żeby klub przegrywał, tylko robi tak, żeby klub wygrywał, a równocześnie, żeby wyciągać z niego pieniądze. Gdy Tony Vegas przejmował w latach Świnoujście, przypominam, Tony Vegas. No, tam czyli różnie. Pan Woźniak, to on mógł mieć nieczyste intencje, ale wciąż mówił, że on chce, żeby Celta grała pięknie. Natomiast generalnie najpoważniejszy zarzut był taki, że agencja Prostar będzie tu upychała jakieś nie wiadomo jakich zawodników, po to, żeby oni już ten Sosnowiec do reszty rozpierdzili. Co nie miało sensu. Co nie miało sensu, bo jeśli nawet by mieli zamiar upychać zawodników, to nie po to, żeby ich potem... Słuchajcie, moi drodzy włodarze Szachtara Donieck, mamy tutaj... piłkarza, który właśnie spadł za Sosnowiec, no to na 13 punktów w 34 meczach, weźcie go do siebie. No nie, agencji zależało na tym, żeby umieszczać tutaj raczej piłkarzy lepszych niż gorszych i tak dalej. Ale to wszystko się nie udało. To wszystko nie wyszło. Podobnie jak zresztą proces prywatyzacji, gdzie zazwyczaj jak masz klub miejski, który latami gdzieś tam stara się o tego nowego inwestora, latami kibice tak popychają patykiem, weźcie, poważne kluby mają poważnych inwestorów, a nie zawsze na miejskim cycu. Zwłaszcza, że miejski cyc często jest wybredny. Tak, no, ale teraz nie, a teraz nie. A zatrudnicie mojego kolegę tutaj? Nie zatrudnicie, to nie, to ja pytanie to. Ale jak zatrudnicie mojego kolegę, to okej, okay, to dobrze. A ten prezes to mi się nie podoba. No tak jest właśnie, dobrze, że jest zdiagnozował. Tak to bywa z miejskim cycem, wybredny czas. Więc nic dziwnego, że kibice popychali. No i zazwyczaj ten moment prywatyzacji, no to tak jak w Górniku Zabrze. Rozwinięte czerwone dywany. Tak, Lukas Podolski ze swoim przyjacielem będą nas prywatyzować, będzie super. Wszyscy zadowoleni, ucieszeni. Zagłębie Sosnowiec, 5 tysięcy złotych, 74% z procenta. Pakiet większościowy 1%, pamiętajmy. I Rafał Collins, celebryta z TVN-u, chociaż też przedsiębiorca, nie zapominajmy, tak. Nie deprecjonujmy pana Rafała swój Collinsa. Biznes najpierw, później był celebrytą, a nie na odwrót. Tak, co jest istotne w tym wypadku, ta kolejność, przejmuje Zagłębie Sosnowiec, choć nie do końca, przejmuje na razie władzę w Zagłębie Sosnowiec i 74% procenta. Brzmi to kurczę kuriozalnie. Brzmi to tak, że nawet jakbym był kibicem Zagłębia Sosnowiec, który codziennie rano zmawiając pacierz, modli się o prywatyzację, to nie byłbym do końca zadowolony. To nie jest prywatyzacja twoich marzeń. Znowu, marzyłeś o prywatyzacji, ona przychodzi i to nie jest do końca wygląda, to, co ma... To marzenie nie wygląda tak, jak wyglądało w marzeniu. No, niestety. Nawet bym powiedział, poszedłbym krok dalej, że wygląda dokładnie tak, jak miałoby nie wyglądać to twoje marzenie. Często tak marzenie się materializuje właśnie. Tak. Że ono faktycznie jest spełnione. Tylko, że nie sądziłeś, że
to spełnienie przybędzie w takiej postaci. A, jest mnóstwo takich przykładów. Bardzo fajnych dowcipów nawet bym powiedział. Jeden z moich ulubionych. Kiedyś wytwórnia muzyczna Alkopoligamia miała również odzież, koszulki. I była koszulka właśnie nazwana chyba w taki sposób Alkopoligamia, że jest na jednej części rysunku gość, który siedzi na ławce z butelką i leci dymek od jego głowy, o czym on marzy, i marzy o takiej pięknej, kształtnej kobiecie. A obok jest piękna, kształtna kobieta przed nim, on sobie siedzi, jest dymek i on marzy o tym, żeby siedzieć na ławce z butelką. To jest właśnie ta kwestia, że zawsze marzysz o tym, czego nie masz. I w tym wypadku w Zagłębiu Sosnowiec, jak jeszcze Rafał Kolnic trochę powprowadza takich zmian, jak powprowadzał do tej pory, to mogą zacząć marzyć o tym, żeby miejski cyc wybredny raz się pojawiał, a raz znikał w Sosnowcu. Bo tak wygląda na ten moment prywatyzacja Zagłębia. Więc to wszystko się wydarzyło po kolei w Zagłębiu Sosnowiec i doprowadziło do obecnej sytuacji, gdzie Zagłębie Sosnowiec jest na dnie ligowej tabeli, jest z trenerem, który na konferencji... No, możesz tutaj kwestia opowiedzieć. Jest taka, Kuba, że doszliśmy do momentu z Zagłębiem Sosnowiec, kiedy da się powiedzieć, gdyby chodziło tylko o bycie na ostatnim miejscu w tabeli i spadek jakieś 3 miesiące przed końcem ligi. Gdyby tylko o to chodziło, to byłoby całkiem dobrze. No właśnie, bo generalnie może prima aprilis, kontekst, bardzo ważny. 1 kwietnia Zagłębie Sosnowiec gra u siebie ze swoim rywalem odwiecznym GKS-em Katowice. Nie zapominajmy o oprawie dekady, którą kibice GKS-u Katowice skierowali w stronę kibiców Zagłębia Sosnowiec, czyli powiedz, jak ci w ryju, kurde, że mnie przeinaczył. Pamiętasz, jak szła ta oprawa? Jak ci w ryju kmiocie, kiedy stoisz w korku, jadąc do roboty? Mhm. Nie, jak wam w ryju jak wam w ryjach kmioty, gdy stoicie w korku do roboty? Tak. I teraz kibice GKS-u Katowice siedzą na sektorze gości, wywieszają transparent Zagłębie nigdy nie spadnie i wywieszają drugi z napisem Prima April. Nigdy nie bądź klubem, który doprowadza do takiej sytuacji, że twój derbowy rywal wykonuje taką oprawę i wygrywa potem 4-0. Mhm. Michał Janota nie trafia rzutu karnego. Sebastian Bęcki wylatuje z czerwoną kartką już w pierwszej połowie. Jest wszystko. Są wszystkie możliwe plagi, ale nie wiem, czy nie będzie dobrym punktem pan Hackiewicz. Tak. Bo zobacz, przejmuje pan Rafał Kolins, Zagłębie jest większościowy pakiet 1%. Jak słusznie zauważyłeś, nie dla wszystkich kibiców Zagłębia Sosnowiec była to wymarzona prywatyzacja. Raczej liczyli, że firma ArcelorMittal zainwestuje wszystkie swoje pieniądze w Zagłębie Sosnowiec. Zostawiamy te tam stal i tak dalej. Będziemy po prostu rozwijać swoje finanse na Zagłębiu Sosnowiec. To jest ta wymarzona prywatyzacja. Ale jedno wskazywano. Kurczę. Ci ludzie nie mogą być tak niepoważni, skoro przychodzi Hackiewicz. To nie jest byle jaki trener. On prowadził duże kluby. On naprawdę w takiej piłce coś znaczył. Nie tak dawno temu. To jest duże nazwisko na pierwszą ligę. Wszyscy mówili, takiego Hackiewicza sprowadzić do ostatniego klubu z pierwszej ligi? No to widać, że tutaj te kontakty rzeczywiście mogą zrobić różnicę. I teraz czytam Tommaso, użytkownika na Twitterze, który jest jednym z największych, najbardziej znanych mi, dobrze obeznanych z pierwszą ligą ekspertów. I szybkie podsumowanie kariery pana Hackiewicza, zanim przejdziemy do tego, o czym mówi się od tygodnia. Najpierw napastnicy winni słabej gry. Potem sędziowie nie pozwolili grać. Następnie stadion przytłoczył. O, bo tego w ogóle nie poruszaliśmy. Ty słyszałeś o tym? No. Zagłębie Sosnowiec, mecz z Lechią Gdańsk, no przegrany. No tak. Większość meczów Zagłębie Sosnowiec przegranych. Tyle Hackiewicz wychodzi, których piłkarzy przytłoczył stadion w Gdańsku. Duży stadion, dużo kibiców było tam również. No i się skończyło, jak się skończyło. No to prawda, że Zagłębie gra na tym mającym 500 miejsc stadionie we Wronkach, więc nie jest łatwo się przestawić na stadion w Lechii Gdańsk. Także rzeczywiście, zanim doszło do tego, że dzisiaj zawodnicy sami ustalali strategię i przegrali mecz, ich wina. Hackiewicz, trener mem. No trochę tak jest właśnie. Trochę tak jest jak z tym Hackiewiczem i chłop szybko się nauczył wszystkich możliwych wymówek. Do tego chciałbym jeszcze na sekundę wrócić, bo tak? Składa się tak, że w Gdańsku Lechia wygrała 4-0 z Zagłębiem Sosnowiec.
W składzie Zagłębia Sosnowiec był wówczas między innymi William Remy, który nigdy nie widział tak wielkiego stadionu, nie. Zwłaszcza w tym, kiedy bardzo. Grał w Montpelliera albo w Legii. Albo w Lens. Tam grali naprawdę w takich, na zadupiach totalnie. Tak. Maksymilian Rozmadycz wcale nie grał w ŁKS-ie na 18-tysięczniku, gdzie nawet grał w czasach, kiedy był wypełniony, bo to było tuż po otwarciu. Dowgi to pewnie grał również w Lidze Ukraińskiej. Janota, no to wiadomo, że... Fejnord, co oni tam mają? Pipi Duba, Szewczenko, występy w Szachtarze Donieck. No wiadomo, no przecież to są maluteńkie Wrzesiński, stadioniki. Liga Kazachstanu, też spory stadion. Ja nie jeden. Nieprawdopodobne, że oni w taki sposób się tłumaczyli. No Hubert Matynia, to wiadomo. W Pogoni to tam... Ludzie nawet nie wiedzą, że tam piłka jest. I zero presji w Pogoni Szczecin. Nie, bo nic. Presji nie ma w Pogoni nie ma presji na puchary. Ale w presji też nie ma Pogoni na puchary. To jest odwrotnie. Nie, ale jak wychodzisz i mówisz, że stadion się przytłoczył, jako twoja wymówka po porażce 4-0, to już musisz mieć to po prostu... Już sobie jajca robisz po prostu. No już po prostu jaja robisz. Ja jestem pewien, że Hackiewicz to jest jakiś eksperyment społeczny. Rafał Kolica, a może to będzie tak, że TVN na koniec będzie tak, słuchajcie, cały czas byliście elementem naszego show. Chcieliśmy udowodnić, że kibice w Polsce to bydło i nam się udało. Co prawda trochę to trwało, ale przeprowadziliśmy sprytną prowokację. Ja myślę, że Hackiewicz za chwilę odpali YouTube'a i będzie kilka po prostu, zobaczcie jak robiłem jajca, prowadząc Zagłębie Sosnowiec. Wymyślałem największe głupoty i o tym wszyscy mówili. Na shortsach, nie? A na TikToku. A jest to trochę, uwaga, dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, powiem, że stadion nas przytłacza. Nie, to jest reaktywacja. Hi, my Aleksander Jackiewicz, this is my friend Johnny Knoxville and welcome to Jackass. I później wjeżdża Steve'o w takim wielkim toy-toyu i go wystrzeliwuje w kosmos. Ale możesz dokończyć tego tweeta, bo po tym jak był za duży stadion, przytłaczający stadion wręcz, to jeszcze się pojawiła wymówka ostatnia z KKS-em Katowice. No dzisiaj zawodnicy sami ustalili strategię i przegrali mecz. Ja może nakreślę tło. Hackiewicz, trener, który generalnie jest uznany i w ogóle, i sam się jarałem w sumie, że przychodzi do domu. No, tak, byłem taki ciekawy, bo często prowadziliśmy tego typu eksperymenty myślowe. A co by było, jakby dobry trener z jakiegoś takiego porządnego poziomu przyszedł do jakiejś totalnie dziadowskiej drużyny. Uprobierz. Albo uprobierz na przykład do Termaliki. Mhm. Nigdy się nie dowiadam. Do UKS-u. Kiedyś. A wtedy jeszcze nie był taki uznany. No ale zrobił wynik od razu, tak. Z miejsca. Więc mówię, no ten Hackiewicz, okej. Okay. Tomek Pasieczny, dyrektor sportowy poważnych klubów, który ma pewne udokumentowane sukcesy w polskiej piłce, też mówił, że zobaczycie, Hackiewicz to jest dobry trener. I ci zawodnicy, co przychodzą, to żwir nie będzie. To tak. Chyba, że na stadionach przytłaczają jego piłkarzy, to Hackiewicz wtedy jest gorzej. Hackiewicz zrobił research, że będzie duży stadion. I ten Hackiewicz, ten trener, taki właśnie, dobry, uznany, w teorii przewyższający poziom obecny Zagłębia Sosnowiec. Zresztą to był też jeden z głównych argumentów za tym, by dać Rafałowi Kolinsowi czas. Okej. Okay. Są znaki zapytania, ale sprowadza gościa, który jest ponad to. Mm. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie doszło do tej prywatyzacji 1% akcji Zagłębia Sosnowiec. Pewnej części. 74% 1%. I ten Hackiewicz mówi na konferencji prasowej, że u nas nie ma anarchii. U nas każdy musi brać odpowiedzialność. Choć ktoś mógłby powiedzieć, w sumie to trochę jest anarchia, jeśli piłkarze mają sami sobie wszystko ustalać. I Hackiewicz na tej samej konferencji prasowej mówi, że on nie wie, jaka była strategia meczowa, bo on był za drzwiami. Piłkarze mieli sobie sami wybrać na ten mecz wszystko. To jest, ja nie chciałbym, żeby deprecjonować ten zabieg tak z miejsca, tak z marszu. Tak, tak, tak. Bo są kluby, gdzie tak było. Trener mówił, słuchajcie, zróbcie to sami, ogarnijcie temat, może wyjdzie. Tylko było to prowadzone nie w takim stylu, że dopiero co tłumaczyłeś przytłaczającym stadionem. I nie było to w momencie, kiedy dobra, ja już po prostu nie mam do was siły, ustalcie sobie sami. A trochę tak to wygląda w Sosnowcu i kontekst jest zupełnie inny. Znaczy Piotrkowi Słońce, trener Hackiewicz, czyli Bukaru Banzaj na Twitterze, znane konto, rozszerzył trochę. No, i to brzmi bardziej przekonująco. W mediach przeczytałem, że to nie ja wybierałem skład na mecz, ale to właśnie ja go wybrałem. Mieliśmy dwa plany na to spotkanie, zespół przygotowany taktycznie. Zawodnicy wiedzieli, co jak mają grać. Przed meczem zamykałem zawodników w szatni na 3-4 minuty, aby mogli ustalić szczegóły, jak pressingować, gdzie podejść do przeciwnika na boisku. To normalna praktyka w Europie, szczególnie przed meczami takimi jak derby. Tak samo robił z nami Walerii Łobanowski w meczach z Barceloną i Realem Madryt. Trenerzy robią to, gdy mają zaufanie do swoich zawodników i ufają swojemu zespołowi. Gracze muszą wykazać się jednością i wziąć odpowiedzialność za grę. Widziałem to na meczu, dzisiaj przed treningiem pochwaliłem za to zawodników, no ale czerwona kartka złamała plan na mecz. Nie złamała zespołu. No właśnie. No, i to jest ta sytuacja, że rzeczywiście w takiej sytuacji, w jakiej jest Zagłębie Sosnowiec, ta wypowiedź trafiała na bardzo niewygodne tory, ale być może
ta wypowiedź akurat jest dużo mniej śmieszna niż to, że stadion przytłoczył piłkarzy. Tak, natomiast jest mniej śmieszna, jeśli ją po pierwsze w taki sposób wyjaśnisz, po drugie zdradzisz kulisy i po trzecie faktycznie nie zrzucasz z siebie odpowiedzialności bezpośrednio na gorąco na konferencji prasowej. Mhm. Bo ta wypowiedź obecnie poszerzona tak. brzmi totalnie inaczej niż to, co nam zdradził pan tłumacz, a ja widziałem, że pan tłumacz tłumaczył w miarę dokładnie. Pod tym kątem, że przerywał co zdanie. To nie był tak jak pan Antoni z Korony Kielce, że jest to, bo maczeta napierdzielił pół godziny i pan Antoni mówił: słuchajcie, lubię bardzo włoski rock. Włoski rock to moja ulubiona muzyka, dlatego właśnie dzisiaj zagramy rock and roll. No nie, to nie było tego typu tłumaczenie i wydaje mi się, że tutaj nie było tak, że słowa Chackiewicza zostały zmanipulowane. Po prostu na gorąco powiedział, że piłkarze sami sobie ustalali. I było to, nie wiem, czy rzucone trochę na odczep się, czy trochę na to, żeby zrzucić na nich odpowiedzialność, czy trochę, żeby, nie wiem, wywołać jakikolwiek wstrząs. Ale nie brzmiało to tak jak rozszerzenie. Masz pana do niego? Musimy wrócić, bo ćwionki wtedy naweszło. Słuchał rzeczywiście Paczety i porównał, jak tłumaczy to gość ze słowami Paczeta. Miejmy nadzieję, że to pozwoli nam trafnie wytypować podstawowy skład. Tłumacz. Jestem pewny, że to jest to, dzięki czemu chcemy się zbliżyć, by było to w meczu z Piastem Gliwice. Paczeta. Nie miejcie wątpliwości, że muszę bardziej martwić się o tych, którzy nie zostaną powołani i nie zagrają, niż tych, którzy grają. Tłumacz. Bezsprzecznie i bez wątpliwości chciałem powiedzieć, że w tym momencie z tych 28 zawodników wybiorę 18. Niektórzy mogą być powołani, a niektórzy mogą być do drugiego zespołu. Także w tym momencie tak to wygląda i na razie nie mogę powiedzieć, jak to będzie tam jest. No wyzmyślał. Chłop wychodził i zmyślał. No. Chciałbym być tłumaczem, naprawdę. Bardzo mocno chciałbym być tłumaczem. Chyba przysięgły tłumacz. No, ale to dygresja, która była potrzebna. Kiedyś tak. Musimy przeanalizować po prostu rok po roku to, co się działo w polskiej piłce i wybrać takie smakowite rzeczy. Co ty sądzisz? Podsumowanie 2013 roku w polskiej piłce. Recenzja sezonu w polskiej piłce. Tak, to jest na liście naszych rzeczy do zrobienia na pewno, od dawna. Wracając z kolei do Chackiewicza, na gorąco brzmiało to jak zrzucanie z siebie odpowiedzialności, do czego odnieśli się sami piłkarze, którzy skontaktowali się z portalem kibiców Zagłębia Sosnowiec, oburzeni, że co ten Chackiewicz mówi za rzeczy, bo to wcale tak nie było, przecież byliśmy normalnie przygotowani taktycznie, więc to jest zrzucanie z siebie odpowiedzialności. Więc tłumacz wydaje mi się, że nie do końca zawinił. Piłkarze wydaje mi się, że nie do końca źle zrozumieli tę wypowiedź, tylko ona początkowo w taki sposób właśnie brzmiała. Jeśli Chackiewicz po prostu dobrał niefortunnie słowa, to okej, może tak być. Moim zdaniem, skoro Chackiewicz miał taki pomysł, to nie powinien w ogóle tego używać na konferencji prasowej jako jakiegokolwiek argumentu. Skoro ostatecznie on to zrobił tylko po to, żeby dać zawodnikom zaufanie, że to jest taki ich finalny szlif, że tak, wiesz, trochę jak gdy, nie wiem, robisz coś wspólnie z naprawdę małym dzieckiem i ono ci pomaga, tak? No to dajesz mu się trochę tak wykazać, ale generalnie jeśli na przykład razem naprawiacie Chevroleta, no to głównie ty to robisz. Ono tak czuje się zaangażowane, tak? To jest ważne. I tutaj wydaje mi się, że Chackiewicz poszedł w to. No i też nie mówisz, że ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że nie wiem, robicie wspólnie płatki z mlekiem. Tak. Wspólnie. Dziecko sypie tak te płatki, ty oczywiście tam cały czas trzymasz wszystko, dolewasz mleka i tak dalej. No i dziecko wysypało płatki, cała podłoga w płatkach. Ty wychodzisz, już robiliśmy wspólnie, ale potem płatki miało dosypać dziecko. Tu u nas nie ma anarchii. Każdy bierze odpowiedzialność. I wzięło i wysypało płatki. No to nie jest najbardziej fortunna wypowiedź, zwłaszcza jeśli masz zamiar jeszcze trochę popracować z tym zespołem. Mhm. Bo tak naprawdę de facto stawiasz go w bardzo niekorzystnym świetle. Siebie też, ale przede wszystkim zespół. Że... No ten zabieg jakby sam anulujesz w momencie, gdy się na niego powołujesz, że przez to coś nie wyszło. Tak, bez wątpienia. Chciałeś w ten sposób zbudować zaufanie? Jeśli używasz go w taki sposób na konferencji prasowej, to burzysz to, co chciałeś zbudować. Tak. Dlatego ocena całościowa trenera Chackiewicza maleje z każdym tygodniem, który trener Chackiewicz spędził w Zagłębiu. Maleje również z uwagi na to, że jednak nie przebił się do końca jego syn do Zagłębia Sosnowiec. I że powiem tak, jest grupa takich małych rzeczy, które osobno rozpatrywane, a szczegół właściwie. Do przeżycia. Tak, to można na to przymknąć oko, da się to logicznie wytłumaczyć. Ale zebrane do kupy, to może ci naprawdę, że on tu przyjechał sobie porobić jaja ze wszystkim. Tak, dobra, słuchajcie, ja już tak naprawdę, co miałem zrobić w piłce nożnej, zrobiłem. Teraz chciałbym się zająć branżą rozrywkową. Skontaktowałem się z Rafałem Kolisem, bo wiem, że ma szerokie kontakty.
próbuje zrobić takie, no trochę na wesoło, trochę na smutno, trochę na straszno, taki właśnie reality show z piłkarzami. I to tak wygląda właśnie w tym momencie. Podobnie jak ten gościu bez kolan podobno ściągnięty. Całościowo zbierając to do kupy, trudno o optymizm, trudno o wyrozumiałość, trudno o jakiekolwiek ciepłe słowa w kierunku tych ludzi, którzy doprowadzili Zagłębie Sosnowiec do tego miejsca, w którym jest obecnie. A jest w miejscu, że GKS Katowice robi transparent, Zagłębie nie spadnie, prima april. I wszyscy się z tego bardzo cieszą. A naprawdę GKS Katowice nie jest klubem, z którego, któremu trudno jest odbić piłkę, jeśli chodzi o żart. Nawet GKS Katowice z ciebie. Tak, to jest też fakt. Jeśli chodzi o Sosnowiczan, 4-0 z GKS-em, 4-0 z Lechią, wcześniej remisy z Odrą Opole pod Beskidziem. Zwłaszcza ten remis domowy z pod Beskidziem, czyli z rywalem na dnie tabeli, to jest coś bardzo bolesnego. Wcześniej 0-1 z Resowią, 0-1 ze Zniczem Pruszków. Tak wygląda wiosna Zagłębia Sosnowiec. Zagłębia Sosnowiec w korespondencyjnym starciu z ŁKS-em, no tracił 4 punkty. ŁKS nahukał 17 w 26 meczach, Zagłębia Sosnowiec 13 punktów w 25 meczach i nie zapowiada się, żeby ten wynik miał się szybko poprawić. To jest dno absolutne. Nie dziwi totalnie frustracja kibiców związana z tym, jak się prezentuje trener. Nie dziwi frustracja kibiców związana z tym, jak się prezentują piłkarze. Nie dziwi frustracja kibiców związana z tym, jak się prezentuje Zagłębie jako klub. Jako klub, który jest zarządzany przez Arkadiusza Aleksandra do wczoraj, bo teraz już nie. Chociaż nie wiadomo, czy jego dymisja tak naprawdę, rezygnacja, dymisja, jak zwał, tak zwał, została przyjęta. W każdym razie Arkadiusz Aleksander rzucił papierami, bo więcej tego nie zniesie. Co też jest pewnego rodzaju recenzją tego, co się dzieje obecnie w Zagłębiu Sosnowiec. Natomiast oczywiście nic nie usprawiedliwia przemocy. A do takiej doszło. Przyszli na trening ludzie. I mamy nawet, dzięki Weszło, dzięki artykułowi Janka Mazurka i Kuby Białka, chyba to się rzadko zdarza, że są kulisy faktycznie tego spotkania. Spotkali się kibice i piłkarze z Zagłębia Sosnowiec. I ja przyznam szczerze, jako osoba dość... Mało osób podejrzewam, że mógłbym przyjść, wpaść na trening kibiców. Trening kibiców zarówno, jak i trening kibiców, jak i trening piłkarzy i się wymądrzać. To dla mnie to było dość interesujące, jak to faktycznie przebiega. Wiesz? Bo jak słyszę, jak czytam, kibice zapraszali ich do dalszej walki. Wołali do zawodników, jak chcecie, to możecie się z nami sprawdzić. W co? W Macao? A może w piłkę nożną? Mecz kibice piłkarze. Mam nadzieję, że takie sprawdzenie. Zagłębie by może coś wygrało w końcu. W sumie. Ale dobrze. Meczyki informują, że podczas treningu uderzony w twarz został Aleksandr Hackiewicz, który zebrał też kilka kopniaków. Potwierdziliśmy te informacje w naszych źródłach i usłyszeliśmy o szczegółach. Całe zejście wyglądało następująco. Na trening wpadła solidna grupa osiłków, kilkadziesiąt osób, która wzięła na celownik nie tylko szkoleniowca, ale i piłkarze. Oberwał Sebastian Bonecki, Michał Janota. Obaj panowie dostali po strzale, ale byli w stanie kontynuować trening. Niektórzy piłkarze, czując zagrożenie, próbowali się schować przed agresywną delegacją. No i później było to właśnie kibice apelujący, że mogą się sprawdzić. No i nie sprawdzili się. I to musimy... Dosyć obszerne kulisy. Ale Aleksander Hackiewicz mówi, że nie, że inaczej to wyglądało. Aleksander Hackiewicz pojawił się w polskim futbolu, byśmy go zapamiętali z reakcji na wizytę, jak to ujął Janek Mazurek, kilkudziesięciu osiłków na treningu Zagłębia Sosnowiec. Jestem o tym absolutnie przekonany. Warto było. Wiem, że Sosnowiczanie cierpią. Że kibice Zagłębia Sosnowiec nie tak wybrali sobie tę wiosnę. Ale no nie bądźcie egoistami. Jest jeszcze cała reszta piłkarskiej Polski, która została niesamowicie wzbogacona sposobem narracji, wypowiedziami pana Hackiewicza po tym wydarzeniu. Bakaro Banzai, czyli Piotrek Słonka, już przez ciebie wymieniony. Trening przebiegał w normalnej atmosferze, ale w pewnym momencie pojawiła się grupa ludzi, która chciała w agresywny sposób zaatakować sztab trenerski i piłkarzy. Moi zawodnicy pokazali jedność. Ja sam jestem wychowany na ulicy. Umiem zachować się w takich sytuacjach. Umiem zrobić unik, umiem się bronić. Nie czuliśmy się bezpiecznie. Problem w tym, że klub nie zadbał o właściwe zabezpieczenie na treningu, to nie powinno mieć miejsca. Świetny komentarz Janka Mazurka. Wydaje się, że wychowanie na ulicy i refleks do robienia uników to nie jest zestaw umiejętności, które powinny szczególnie służyć trenerowi piłki nożnej. No, mogłoby się tak wydawać wcześniej, a teraz już się aż tak nie wydaje, bo się przydają. Umiem zrobić unik? No i co?
i łyso teraz z tym, co mówisz, że Hackiewicz się tęczowi nadaje? Na pewno potrafi zaskoczyć trener Hackiewicz. Myślę, że niewielu trenerów po takim zdarzeniu, jakie miało miejsce w Zagłębiu Sosnowiec, uznałoby to za dobry moment do podkreślenia swoich umiejętności ulicznej walki. Wiecie, dla mnie to zrobić ciumnik. Nie wiem, czy wiecie, byłem postacią do odblokowania w Street Fighterze. Jak sam wygrałeś dużo, to się odblokowywałem ja i byłem mistrzem uników. Pamiętacie tego Paula w Tekkenie? No, no to był na mnie właśnie wzorowany. Wiesz, co jest najciekawsze z perspektywy kibiców z Zagłębia Sosnowiec? I to mówię nie tylko o kibicach, tych, którzy nie byli na treningu, ale nawet o tych, którzy przed chwilą proponowali sparing Michałowi Janocie oraz Sebastianowi Beleckiemu. Że oni uratowali posady Hackiewiczowi prawdopodobnie. Bo Hackiewicz mówiło się o tym, że już w ubiegłym tygodniu zostanie zwolniony. No i teraz trochę głupio go zwolnić, jak dopiero co dostał strzała na treningu. Więc kto wie, czy jeszcze przez jakiś czas Hackiewicz nie będzie pracował w Zagłębiu Sosnowiec? Właśnie z uwagi na to, że była taka wizyta na treningu. Co by było już totalną po prostu takim... No, chichot to może złe słowo przy tym, jak straszna jest ta sytuacja. Tak. Ale no, byłoby to naprawdę z perspektywy tych, którzy przyszli Hackiewiczowi dać wreszcie za swoje, gdyby on został, bo przyszli dać mu za swoje. A jest taki scenariusz, myślę, mocno dosyć grany, bo no, głupio jakoś tak po ludzku zwalniać trenera, który właśnie broni w mediach. Ale że... on zrobił unik. Poza tym, sam Hackiewicz mówi, że nie ma tematu, nie ma sprawy w ogóle. Postawmy się w roli prezesa. Co się nie dzieje? Prezesa Zagłębia Sosnowiec, gdyby był. Arkadiusz Aleksander złożył dymisję, rezygnację. No zwolnisz trenera, który zna Street Fight? A jak ci da na przykład unik? Aleksander, przecież go odblokowałeś w tym Street Fighterze i dobrze się grało Hackiewicza. Albo nie wiem, mówisz mu, trenerze, nie pracujesz treneru na. A sam wtedy obudzi się w nim dusza Street Fightera? No nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Dlatego Hackiewicz może pozostać na stanowisku. Jestem zaskoczony przede wszystkim tym, że dzieje się rzecz no, absolutnie skrajnie patologiczna, której nie chcemy widzieć nigdy w polskim futbolu. A trener, który tego doświadczył, a raczej szedłby w kierunku, że nie winie. Piłkarze powinni być lepsi w unikach? Nie, myślisz, powiedział, że piłkarze pochwalił, że pokazali jedność. Pokazali jedność, tak? To co jeszcze ta sytuacja ich zbuduje? Kto nie wie, kto wie. Może stanęli. Jeden za drugim stoi, nikt się nie boi. Ale naprawdę brakuje mi tu jeszcze właśnie, że umiem zachować się w takich sytuacjach. Umiem zrobić i nie. Umiem ich mówić, że mogę pokazać. Nie chcecie? I tak pokażę. Zobaczcie. Walka z cieniem. Nie, no, dziwna wypowiedź, ale okej. Najbardziej zastanawiające w tym wszystkim dla mnie jest to, że to nie jest top 3 wiadomości dotyczących Zagłębia Sosnowiec w ostatnich 5 dniach. I to jest obraz Zagłębia Sosnowiec, że rzecz, która jeśli wydarzyła się w Legii po pamiętnej aferze autokarowej, czy wydarzyła się na Widzewie po awansie do pierwszej ligi Ekstraklasy, nie pamiętam już teraz dokładnie, one były roztrząsane, rozdmuchiwane były tygodniami te rzeczy. Natomiast tu no nie do końca się nawet przebiło tak naprawdę przez wszystkie pozostałe rzeczy, które się działy w Zagłębiu Sosnowiec w ostatnich dniach. To jest coś absolutnie niebywałego i coś, co doskonale podsumowuje całą sytuację w Zagłębiu Sosnowiec 2024. Mhm. Co masz? No mam jeszcze fragment artykułu Pawła Paczula, który zebrał wypowiedzi pana, między innymi pana Rafała Collinsa z pierwszych tygodni zarządzania pakietem większościowym 1% akcji. A nie tylko z pierwszych tych, ale tak. Dobrze, możemy przejść do postaci Rafała Collinsa, bo tu też tak mówimy, że Hackiewicz trochę nie rób. Może to mocno słowo. Może nie do końca przykłada się tak, jak się przykładał podczas pracy dla lepszych klubów. Może nie do końca jest aż tak zaangażowany, jak był. Może nie do końca do tych innych klubów też zabierał ze sobą swojego syna na testy z przeszłością w piątoligowcu czeskim. Może nie do końca ci piłkarze bez kolan albo bez gry się sprawdzają. Może nie do końca Arkadiusz Aleksander poradził sobie z rolą prezesa, skoro zrezygnował w takiej chwili. Może nie do końca ten dyrektor sportowy jest spoko, jeśli zbudował taką ekipę, co przegrywa wszystko, co jest do przegrania. Więc tutaj krytykujemy sobie te poszczególne osoby, no ale nad nimi jest Rafał Collins, inwestor, posiadacz, przypomnijmy, większościowego pakietu 1% akcji. Znawca piłki nożnej, który już wie, z której strony jest chleb posmarowany w piłce nożnej. Z obu. Tak, zawsze spada. Który już wie, kto tam gra w pierwszej lidze, w drugiej, kto jest w Ekstraklasie, już wie, że raczej się nie utrzyma Zagłębia Sosnowiec i tak dalej. I Rafał Collins to też jest postać do oceny. Dlatego, że Rafał Collins, podejmując decyzję, no niejako firmuje to wszystko. Składa pod tym swój podpis. Użycza swojego nazwiska, nie tego oryginalnego, tylko tego nazwiska, pod którym jest znany. Chociaż chyba formalnie zmieni nazwisko, to nie jest przydomek, tylko formalnie zmieni nazwisko, więc firmuje to swoim nazwiskiem, tym prawdziwym, tym drugim.
tym obecnym. Więc to są rzeczy, pod którymi on musi się podpisywać, a jeśli musi się pod nimi podpisywać, to też zasługuje na osobne słowo, no krytyki jednak, krytyki, bo pochwały raczej nie do końca. Pan Rafał Collins jest czarnym koniem co do słów, które się najgorzej zestarzały tej wiosny. Ciężko tak. będzie przebić Mariusza Rumaka i zniszczymy wszystkich, ale jest szansa na drugie miejsce. Pan Rafał Collins tuż po objęciu większościowego pakietu 1% akcji za Gemesnem. A co jeśli zaczniemy wszystko wygrywać? Paweł patrzył, skwitował to. A co jeśli ludzie zaczną się pocić majonezem? Ale niekoniecznie trzeba iść w tym kierunku, bo to jest właśnie to. To jest właśnie myślę. Drogi Lechu Poznań, już dużo mówiliśmy o tobie, ale zaprezentowałeś ten sam plan na takim samym poziomie wglądu w rzeczywistość i w logikę, co Rafał Collins obejmujący Zagłębie Sosnowiec. Bo Piotr Rutkowski, zderzając się z tymi konkretnymi faktami, dlaczego Mariusz Rumak w 2024 to nie jest najbardziej optymalny trener dla Lecha Poznań, mógłby powiedzieć, a co jeśli zaraz wszystko będziemy wygrywać? To jest jedyna linia. A co jeśli? Nie ma na to żadnego logicznego dowodu, ale a co jeśli? I pan Collins dał tego gotowca. To jest w zasadzie argumentum ad coseckum. No. A dlaczego nie? A dlaczego nie właściwie? I właśnie to, że Rafał Collins użył argumentu z Romana Koseckiego, a dlaczego nie? To jeszcze. Ale że Lech Poznań użył, a dlaczego nie? Romana Koseckiego, no to już gorzej. Ciężkie to życie naprawdę z Zagłębiem Sosnowiec jest obecnie. Zwłaszcza, że niestety, ale no te wypowiedzi wszystkie praktycznie zastarzały się źle. Naprawdę wszystkie. Nie ma wypowiedzi, która zastarzała się dobrze tak naprawdę. A najgorsze jest to, że źle się starzeją wypowiedzi sprzed paru dni. Ja rozumiem, że... Ach, jak ten czas leci. A kurde, ale bym głupi w 95. Jakbym w 95 inaczej życie poprowadził, to bym inaczej życie poprowadził. Nie, tutaj jakbym w marcu był tak mądry, jak jestem w kwietniu, jakbym przed weekendem był tak mądry, jak jestem po weekendzie, to by było zupełnie inaczej. Bo Rafał Collins porozmawiał z portalem zagłębie-sosnowiec.pl, czyli portalem kibiców Zagłębia Sosnowiec i tutaj też parę razy się wypowiedział w sposób taki dyskusyjny, taki nie do końca przemyślany, w taki sposób, który każe stawiać w wątpliwość jego kontakt z rzeczywistością, jego połączenie. Aktualne relacje. Czy masz dobre relacje z rzeczywistością? No nie jest dobrze. Myślisz, że pan Rafał Collins ma kosę z rzeczywistością? W ogóle to jest zawsze bardzo niebezpieczna sytuacja. Rośnie liczba osób, które już ruszyły na bój z rzeczywistością. Tak? Większość z nich niestety wychodzi nieobronną ręką. To jest jednak solidna ekipa, rzeczywistość. Tak, jest tutaj ten wywiad generalnie dosyć obszerny, natomiast są to pytania wysłane mailem i odpowiedzi przysłane mailem. Teraz na Zagłębiu Sosnowiec przeczytałem ten dopisek, co nie jest trudne, żeby się domyślić, bo tutaj jest kilkanaście akapitów monologu tak naprawdę, jeśli chodzi o Rafała Collinsa. Natomiast to, co zwraca uwagę, czy prawdą, to jest pierwsze pytanie w ogóle, czy prawdą jest, że w klubie pojawił się komornik, który miał zabezpieczyć wierzytelności firmy należącej do Grzegorza Książka? Czy kupując akcje Zagłębia od Dariusza Kozielskiego, wiedział pan, że Zagłębie ma zobowiązania wobec tych firm? No i tutaj właśnie mamy odpowiedź, która już w pełni pokazuje, jak mniej więcej to wszystko przebiega. Jak posiadasz 74% 1% akcji, zarządza Zagłębiem. Zobowiązanie było nam znane, zarówno jak i związana z nim klauzula wykonalności, jednak otrzymaliśmy zapewnienia o tym, że jest ono częścią trwających negocjacji i miasto dług ten będzie obsługiwać. I nie ma powodów do obaw. No bla, 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 miało być przyjęte przez miasto. Prezydent wyszedł naprzeciw potencjalnym inwestorom. No ogromna niezręczność pojawiła się dzień po konferencji prasowej. W ciągu 24 godzin w klubie pojawił się komornik, który zrobił zajęcia konta na kwotę 500 tysięcy z około 2 milionów złotych. Poinformował mnie o tym prezes Aleksander. Więc no, jeśli zaczyna się od tego, że się nie dogadaje z miastem, kto ma obsługiwać dług, albo dogadaje się z miastem, ale akurat miejski CIS był gdzie indziej, kto inny był przystany. Co? To takie może być. Miejski CIS musi być zawsze zarezerwowany dla aktualnego klubu. No to niedobrze, no, niedobrze. Ale powiem ci, że to jest świetny prywatny, myślę, że cała dyskusja
o prywatnym inwestorze zawsze powinna dotyczyć przede wszystkim tego, co miasto powinno zrobić. No. Jakie długi ja jestem prywatnym inwestorem i chciałbym, żeby miasto zażarło wszystkie długi, a później miasto, żeby zbudowało nam stadion, a później, żeby miasto kupiło nam piłkarza. A ja prywatny inwestor będę tutaj prywatnie działał. Dobra, muszę to przeczytać, no. Choć sprawia mi to fizyczny niemalże ból. Niemalże fizyczny ból, bo dalej jest oczywiście wyjaśnienie, że trzeba się zastanowić, czy powinny być takie zaległości, czy w ogóle to miasto to dobrze rządziło, czy źle rządziło, czy nie powinno się tutaj zmienić, jakichś wypracować procedur. No i uwaga. Zaczęły pojawiać się pomysły, jak już ktoś mówi, że zaczęły pojawiać się pomysły, ja znam tę konstrukcję, tak, naprawdę. To nie ja, to ktoś... Ja podsłuchałem, ale to nie mój pomysł, a się zastanawiam. To jest typowo vibe ucznia w klasie. Pojawił się pomysł. Tak, dobra, słuchajcie, proszę mi powiedzieć wprost. Kto wrzucił kosz za śmieci nauczycielce na łeb? Pojawił się pomysł w klasie, no i tłumaczył. Zaczęły się pojawiać pomysły. Na przykład zatrudnienie piłkarzy na inny podmiot. Ale kanta... Powrót do czasów Kosy Konstancin? Janusz Romanowski, Polonia, ale... Warszawa albo Legia. Coś wspaniałego. Tego właśnie potrzebowała polska piłka. Ale karta piłkarza musi znajdować się w klubie. To są dalece kreatywne rozwiązania, które zaczęły pojawiać się w przestrzeni, a ja osobiście, mówiąc całkiem szczerze, takich rzeczy w życiu nie potrzebuję. Generalnie zrobiło się na tyle nieciekawie, a możliwości na tyle ukrócone, że są to skandaliczne okoliczności. Ja nie chcę być częścią niczego, co jest pewnego rodzaju omijaniem czegoś, naciąganiem, zasłanianiem, papierologiczną kreatywnością. Niepotrzebnie mi to w życiu. Realizując projekty rzetelnie, śpię spokojnie, bardzo to sobie cenię. Więc tak to wygląda, że pojawiały się pomysły. Chwała Rafałowi Kolinsowi za to, że nie posłuchał tych pomysłów, które że nie będzie tworzył Kosy Konstancin. Tak jest. Kto nie wie, większość zawodników Legii Warszawa z Ligi Mistrzów, a później Polonii, było zawodnikami Kosy Konstancin, ale chyba wypożyczonymi do Legii. Większość, no bo jacyś ważni piłkarze. Jest tu oczywiście o tej pożyczce, co też trzeba jakby mieć na uwadze, momentami szydząc z Rafała Kolinsa, że mimo wszystko coś tam do tego klubu wrzucił, coś tam zrobił. Jest o tych kontraktach amatorskich, to są też rzeczy aktualne i powiedzmy, że to drobnica, o detale. Przy jakby ogromie tego wszystkiego, co się dzieje w Zagłębiu Sosnowiec, to nad tym nie ma co się nawet bardzo mocno zatrzymywać. Natomiast no, pojawia się też temat trollingu. I temat trollingu jest ciężki. No, temat trollingu jest ciężki, niestety. To jest, przypominam, 29 marca tego roku. Dodam, tego roku. To niewiele dni minęło. Kluczową sytuacją był moment, w którym w szczerej rozmowie telefonicznej prezydent miasta sam powiedział mi, że ma przypuszczenia co do farmy troli. Nie pytano o to. Wtedy zrozumiałem dwie rzeczy. Farma troli to może nie być mit. Oraz to, że prezydentowi zależy na dobrze klubu, a nie na lokalnych interesach. Nie ma żadnej ukrytej agendy. Inaczej w życiu mi, czyli obcemu człowiekowi, którego zna jakieś 3 miesiące, by tego nie powiedział. On wie, co mieliśmy w planach, jakie budżety. No, nie było mowy o zakupy 74% 1%. Wydaje mi się, że byłoby po prostu głupio, to jest dalsza część wypowiedzi, że lokalne wpływy i niepozamykane interesy tak mocno utrudniły nam działania w okienku transferowym. Więc tutaj przy tych wszystkich zarzutach, które się pojawiały wobec Rafała Kolinsa, wobec Zagłębia Sosnowiec, mamy wreszcie jeden bardzo twardy, silny, skutecznie przeprowadzony kontratak. Farma troli. To nie musi być mit. Nie musi być mit. Znam takich hakerów, którzy są w stanie włamać się do mózgu Aleksandra Hackiewicza i powiedzieć, że to piłkarze są strategii. Tak, farma troli. Neuralink już potrafi zrobić takie takie cuda, że człowiek może zarządzać swoim Twitterem wyłącznie za pomocą własnych myśli. Więc jestem w stanie, albo cudzych myśli. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że farma troli doprowadziła Zagłębie Sosnowiec do tego miejsca, w którym jest obecny. Tak. Czyli miejsca, gdzie prezes rzuca papierami, gdzie kibice rzucają piłkarzami i biją trenera, gdzie trener mówi, że piłkarze ustali strategię na mecz, piłkarze mówią, że wcale nie, a kibice GKS-u Katowice mówią, że Zagłębie nigdy nie spadnie, ale to prima aprilis. Więc w takim miejscu jest Zagłębie Sosnowiec i naprawdę Rafał Kolinc mówi o farmie troli. I gdyby miał w sobie pewien rodzaj przyzwoitości, to prowadząc klub, który ma 13 punktów po 25 meczach, nawet by nie używał tego w formie, nie wiem, jakiejś dygresji. Ale to nie jest dygresja, to jest bardzo długi, no nie powiem, że kluczowy, ale bardzo duży
duża część jego usprawiedliwień, jego sposobu wyjaśniania rzeczywistości wokół Zagłębia Sosnowego. Farma troli. I tutaj rzeczywiście, Kuba, jest ten moment, ten trudny moment, kiedy widzisz, że rzeczywistość i pan Rafał Collins muszą się spotkać w programie Wybacz Mi. Że relacje są naprawdę już nie napięte, ale popsute. Są złe. Są po prostu złe. Bo, tak jak zauważyłeś, Zagłębie Sosnowiec, mimo sprowadzania piłkarzy takich jak Joel Valencia, czyli po prostu dużych nazwisk, nie mówię, że dobrych piłkarzy, ale dużych nazwisk, ostatnie miejsce w tabeli. Hackiewicz, który kompromituje się wypowiedziami o przytłaczającym stadionie, ale nie tylko, bo też winni byli sędziowie, winny jest zawsze coś. Klub, który jest komicznie zarządzany, czy naprawdę pan Rafał Collins uważa, że żeby w tym momencie skrytykować Zagłębie Sosnowiec, trzeba dostać 5 zł? Że nie, no, miałbym skrytykować Zagłębie Sosnowiec? No przecież to mi nie przejdzie przez palce. No chyba, że ktoś mnie skusi bardzo dużą łapówką, to wtedy napiszę jakieś krytyczne słowo. Taka jest prawda. No Kuba, w ogóle chciałem cię też zapytać, jak się czujesz jako członek farmy troli? Bo wypowiadasz się umiarkowanie przychylnie o Zagłębiu Sosnowiec, więc ewidentnie należysz do grona, podobnie jak ja, farmy troli. A przepraszam, nie słuchałem cię, bo sprawdzałem stan konta po tym, jak przyszedł przelew za ostatnie szkalowanie Zagłębia Sosnowiec. Mhm. To duże kwoty. Powiem szczerze, stać by mnie było nawet na 74%. Żeby zradzić, że jesteśmy jako trole z farmy, no chów ściółkowy. Chów ściółkowy, jesteśmy wypuszczani tutaj, żeby nagrać program, za który mamy płacone, a później wracamy do takiej bardzo dużej hali z innymi trolami, które piszą z kolei krytyczne artykuły, wpisy na Twitterze. Generalnie no są po prostu niemili dla pana Collinsa i pana prezydenta. Niesamowite odklejenie od rzeczywistości. Bardzo jaskrawy przykład. No tu już tylko pani Jaworowicz powinna wjechać. Najgorsze jest to, że trochę Rafał Collins tworzy sobie ścieżkę wyjścia. Przeczytam, po prostu przeczytam, bo to jest dalszy... Już się zmęczył. Dalszy ciąg. No, tutaj dalej jest o tych trolach, że w kontekście wydarzenia charytatywnego, które miało się odbyć, podobno pojawiły się podejrzenia, to że gdzieś tam ktoś tam dzwonił, nagabywał potencjalnych sponsorów o wycofanie poparcia, poszczególne osoby też, ale akurat na to nie mam dowodów. Także były głosy, najpierw się pojawił pomysł, a teraz były głosy. I dalej. Jeżeli pewne rzeczy nie zostaną uporządkowane, nie przystąpię do przetargu. To są słowa Rafała Collinsa z wywiadu 29 marca. De facto zastanawiam się nad samym sensem organizowania go przed zawarciem kluczowych umów i porozumień. To są kwestie, które każdy inwestor będzie chciał mieć zamknięte zawczasu. No tak. I teraz tutaj jakby jest zrzucanie tej odpowiedzialności, że komornik wszedł na konto 24 godziny po konferencji prasowej i nam wywrócił plan na okienko transferowe na wszystko, bo zajął dosyć dużą kwotę pieniędzy. Więc o tym miasto nie uprzedzało, miasto miało się tym zająć, a się nie zajęło, więc to trochę nie fair w stosunku do inwestora, więc ja nie wiem... A wyłożył 5 koła. Więc nie wiem, czy przystąpię do tego przetargu, bo w sumie to muszą najpierw to pozamykać, przedstawiciele miasta, na przykład... Trochę tak. Na przykład wykonując karmienie, takie profesjonalne. I wtedy zobaczymy. Przy czym Rafał Collins jeszcze podkreśla, że to, że on nie przystąpi do przetargu, to jest jedna jakby kwestia do rozstrzygnięcia, ale druga jest taka, że po co organizować przetarg, jeśli nie wiadomo, jakie jest rzeczywiste zadłużenie. No tak, tak. Jeśli nie wiadomo, czy zaraz nie wyjdzie komornik. To jest ta kwestia. Zabrać na następnej rzeczy. Te wszystkie due diligence, audyty i inne pierdolone. To brzmi, jakbyś miał po prostu szafę pełną różnych dziwnych dokumentów, które wolałbyś, żeby nie wypadły i on po prostu tak trzyma prezydent, że dobra, teraz robimy przetarg, a ja jeszcze utrzymam 2 dni tę szafę, żeby nie powypadało wszystko na stół. No i teraz uwaga, bo teraz jest tak zwany edytor gry, tak zwany kreator rzeczywistości, tak zwany game changer. To jest, de facto to jest słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Jest o tym właśnie, że muszą być kluczowe umowy, kluczowe porozumienia, każdy inwestor będzie chciał mieć to zamknięte zawczasu. Jest dużo czynników, równie ważna jest opinia środowiska kibicowskiego. Nie chcę wchodzić w coś, co jest w jakikolwiek sposób skażone, a w czystą sytuację, w której będziemy mogli ponosić odpowiedzialność za własne czyny, które nie wynikają ze stałej sytuacji w klubie. Wywołanie środowiska kibicowskiego przed weekendem, przed świętami, było jeszcze może okej, bo Zagłębie Sosnowiec, uznana ekipa, dużo kibiców, szanowanych w Polsce generalnie. No teraz już Rafał Collins jako właściciel 74% 1% akcji, podejrzewam, żeby się do środowiska kibicowskiego tak chętnie nie odwoływał. Konsultacje z nimi mogą być
Dość burzliwe. Burzliwe, tak. Zostało kilka dni do przetargu. Nie mamy dokumentów, chcemy zmienić termin składania ofert. No inne pierdole, ty. Dać miastu czas na przygotowanie. No generalnie na razie no jest dupa zbita w tym zagrobie Sosnowiec. I Rafał Kolin swoją ostatnią rozmową jedynie potwierdza, jak wielkie zgliszcza są Sosnowcu. Bo to nie dotyczy tylko trenera, piłkarzy, tego, że kibice wpadają na trening. Ale umów całej tej struktury. To dotyczy wszystkiego. To dotyczy właśnie zajęć komorniczych, tego, że miasto nie do końca przedstawiło Rafałowi Kolinowi sytuację. Rafał Kolin pewnie nie do końca też jest aż tak chętny, jak był wcześniej, kiedy jeszcze wierzył. Może ukraińska agencja, która pewnie w jakiś sposób z nim współpracowała, też pewnie nie jest zadowolona, że jej gracze grają gówno na samym dnie pierwszej ligi. Więc może nie mają kolan, ale mają inne mięśnie i kości. Wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w Zagłębiu Sosnowiec, były złe. Po prostu. I wszystkie osoby, które zachowywały minimalny optymizm i minimalne taką energię, tak jak prezes Arkadiusz Aleksander, który z czystym stwierdzał, że właściciel to jest nowa karta, że może być fajnie. Rafał Kolin, który miał dużo energii, który mówił, a co jeśli Zagłębiu zacznie wszystko wygrywać. Prezydent, który też podkreślał, że nowa era w Zagłębiu Sosnowiec. Tak, bierzemy pod uwagę spadek. Inwestor bierze pod uwagę spadek. Inwestor jest gotowy na to, żeby w drugiej lidze szybko Zagłębie wrócił do pierwszej ligi. Ale inwestor nie jest gotowy na 500 tysięcy zapierdzielone przez komornika pierwszego dnia urzędowania. Powiem ci tak, Kuba. Jestem, tak jak już wywołałeś tę wypowiedź, jestem tak starym człowiekiem, że pamiętam, jak Rafał Collins 2 miesiące temu mówił o tym, że jest gotowy na trudny sezon w drugiej lidze. I nawet pamiętam, jak Rafał Collins prosił dziennikarz. Stąd spokoju. Prosił trochę spokoju, trochę wsparcia, bo to ma znaczenie. Jestem ciekaw, czy pan Rafał Collins dziś byłby w stanie wyjść i w obliczu tego wszystkiego, tego hackiewiczowania, tego, co się zdarzyło na treningu, tego, jakie trupy powypadały z szafy, wyjść i powiedzieć, drodzy dziennikarze, zróbcie trochę pozytywnego przekazu wokół Zagłębia, spójrzcie na nas przychylniejszym okiem, a wszystko się zmieni. Niestety trzeba zbudować jakiś grunt, żeby rzeczywistość spojrzała na ciebie przychylnym okiem. Po pierwsze. Ja pierdykam. No szkoda mi strasznie tego Zagłębia pod wieloma względami. A mi nie. Bo sobie zasłużyli. Wszyscy. No w sumie trochę i tak. Tyle w temat. Są inni w drugiej lidze, którzy chętnie wejdą tutaj. Coś podziała. A Zagłębie niech się odbuduje po prostu po swojemu. A teraz to jest po prostu patologia. Artur Górczyński, który jest lokalnym politykiem. Chyba swego czasu był może nawet posłem. Nie pamiętam dokładnie, ale przede wszystkim jest oddanym kibicem Zagłębia Sosnowiec. Policja nie potwierdza, nie było zgłoszenia, nie ma sprawy. Tak czy inaczej to koniec ery białorusko-ukraińskiego Zagłębia pod wodzą pana RC. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję. Nie wiem, czy to jest... Wspaniały lot, jeśli tak. Jeśli to już jest koniec, to piękny lot. Będziemy to wspominać za 10 lat. Jak Antoniego tłumacza z Korony Kielce? No i właśnie tu się bardzo mocno też zastanawiam nad tym, bo Rafał Kolin jakby tworzy sobie to wyjście akurat. Wykopał sobie już. Jest jak w Shawshank ten gościu, co tam już wykopał. Tak. Właśnie patrzy tylko jeszcze, czy zostawać, czy nie, ale nie zdziwił mi się totalnie, jeśli to już była przeszłość. Nie zdziwił mi się totalnie, jeśli miasto by zostało z tym wszystkim, z tym bajzlem. Natomiast najbardziej mnie dziwi, że jest jedno nazwisko w nowym rozdaniu Zagłębia Sosnowiec. Jest to Marek Saganowski. Ja ci powiem tylko tyle. Nie chcesz wiedzieć, co u Marka Saganowskiego. Ja też nie chciałem wiedzieć, co u Marka Saganowskiego. I z tym cię pozostawię. I zrobisz tym, co chcesz. Ale moim zdaniem nie powinien się dowiadywać, co u Marka Saganowskiego. Poza tym, że jest przymierzany do roli trenera Zagłębia Sosnowiec według portalu Meczyki. Między innymi. Jak źle jest u Marka Saganowskiego, że jest przymierzany do objęcia Zagłębia Sosnowiec? Powiem tak, Zagłębia Sosnowiec jest jego najmniejszym problemem w tym momencie, jeśli chodzi o jego życie prywatne, a wszystko jest na Instagramie żony Marka Saganowskiego, niestety. Dlatego nie chcę w tym. Ja powiem tak, miałem dwóch idoli w dzieciństwie. Ryana Giggsa i Marka Saganowskiego. Już nie mam, tej delikatnej rzeczy mówiąc. Więc Zagłębia Sosnowiec jest nowe otwarcie, wcale nie w aferze, w atmosferze takiej delikatnej afery gdzieś wokół nazwiska nowego szkoleniowca. Muszę ci powiedzieć, nie przekonałeś się, muszę sprawdzić co u Sagana. Jeśli na kolejnym Zagłębiu będę kompletnie zmienionym człowiekiem, no to już trudno. Trzeba się konfrontować z rzeczywistością, a nie jej unikać. Tyle o Zagłębiu. Są świeże informacje w każdym z tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Jesteś ciekawy? No. Cezary Kulesza na Twitterze. I to chyba, uwaga. On? Cezary Kulesza. Wnoszę po tym, że nie ma interpunkcji?
Też. Nie, wnoszę po tym, że zaczyna się od Jarek. Myślę, że nie zleciłby agencji. Tylko było: szanowny panie prezesie Wisły Kraków, tak. Jarosławie Królewski. Przecinek, enter. Z serdecznymi pozdrowieniami od, przecinek spacjant. Od prezesa Polskiego Związku. Jarek, rozmawialiśmy na temat kibiców już wczoraj, kiedy zadzwoniłem do ciebie z gratulacjami. Powtarzam, Wisła Kraków może liczyć na otwartość ze strony PZPN. Musimy jednak działać w granicach obowiązujących procedur formalnych. Jeżeli złożycie odpowiedni wniosek, to gwarantuję, że zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawiedliwie oceniony. Czyli mamy delikatną sugestię, że tak, oczywiście, że Wiślaków widzimy to, ale nie dlatego, że się boimy walkovera, którym wymachuje nam Jarosław Królewski, tylko dlatego, że mamy swoje procedury na to. I niech Jarosław Królewski nie zbija sobie punktów poparcia u kibiców naszym PZPN-owskim kosztem, bo naszym PZPN-owskim kosztem punkty poparcia zbija sobie każdy w Polsce. Nie róbcie tego. Trzeba się z tym pogodzić, drogi PZPN. Tak jest. Więc tak to wygląda. Oczywiście Jarosław Królewski się broni, że chodzi o ogólny, że ten, że ich nie wpuszczają i inne takie, że PZPN nie reaguje na to, że ich nie wpuszczają. Więc to są kwestie, które wiadomo, że Jarosław Królewski teraz będzie dodawał do tego. Natomiast no, Cezary Kulesza dosyć jasno się wypowiedział. Druga rzecz, która się wydarzyła. Zajrzałem na konto zagłębiososnowiec.pl i na koncie zagłębiososnowiec.pl jest szeroko o tym, że te zmiany mogą nastąpić szybciej. Dotyczące tego, że Rafał Collins, skoro już wykopał ten tunel, no to po to, żeby w nim wyjść, że skoro już Hackiewicz i tak był do zwolnienia, to i tak zostanie zwolniony. Być może Rafał Collins nie jest na etapie, jak ktoś oglądał Skazanych na Shawshank, siedzenia w celi i patrzenia się na plakat, tylko już czołgania się tą rurą. No, dokładnie. Więc tutaj też trochę się to domyka. W Lechu tylko nic nowego nie wystąpiło, więc tutaj nie mamy nic do dodania. No, natomiast Podbeskidziu bez QBA. Artykuł o Podbeskidziu, też sążnisty reportaż na Weszło, autorstwa Kuby Radomskiej. Dzieje się w strefie spadkowej. Wiesz, jaki jest wniosek z tego reportażu? Podbeskidziu dzieje się źle. Nie, w życiu bym nie powiedział. To, że wyprzedza w tabeli pierwszej ligi tylko Zagłębie Sosnowiec, gdzie dzieją się te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy, to nie jeszcze to nie znaczy, że jest źle. Tak po prostu. I że Podbeskidzie z tym Zagłębiem Sosnowiec nie wygrało, to też warto zaznaczyć. Zaledwie remis. Mam tutaj takie top kilka rzeczy z tego reportażu, które chciałem z tobą, Kuba, skonfrontować. Po pierwsze, że Michał Janota musi być niezłym kapitanem. Że jak został opierdzielony przez kibiców Podbeskidzia pod koniec do płotu, to potrafił odwinąć się im tak, że w sumie brzmi to przekonująco. Wiesz, co jest najbardziej takie interesujące z perspektywy kibicowskiej, że Podbeskidzie w środowisku kibicowskim bywa traktowane nieco protekcjonalnie. Okay. Że no, ekipą Bielska Białej jest BKS jednak i że to BKS jest taką ekipą, powiedzmy, szanowaną, a Podbeskidzie jest takim, no jest Podbeskidzie. No, zrobiło prawe, hej, to znowu my. No to jest Podbeskidzie, Bielsko Biało. To może dlatego Michał Janota tak dobrze wypadł w konfrontacji z kibicami Bielska, bo powiedział im tak. Ja nie deprecjonuję oczywiście dzielny górali, żeby nie było. Szanuję każdego, kto jeździ za swoim klubem. No więc Michał Janota, będą wulgaryzmy, które użył Michał Janota, ale one są tu absolutnie konieczne. Kurwa, na chuj przychodzisz na nasze mecze? Żeby nas tylko wyzywać? Nie będziesz obrażał mnie, jego i jego? Nie będziesz nam cisnął, że się kurwa nie nadajemy? Wiesz, ile go to kosztowało? Wiesz? Całe dzieciństwo poświęcone piłce. Myślisz, że to jest takie proste? Myślisz, że mamy wyjebane? Jeśli przychodzisz tylko po to, by nas bać jeszcze podczas meczu i wyzywać od... Jest naprawdę coś. Po prostu, mnie to nie deprymuje, ale wychowanek waszego klubu może być przez to splątane nogi. Ja jako kapitan tej drużyny nie chcę cię na stadionie. Obiecuję wam poprawę, damy z siebie wszystko, ale nie wyzywajcie nas. Na to chyba nie mam odpowiedzi. No. Co masz powiedzieć? Rozsądny argument. No, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że faktycznie jeśli chodzi o to Podbeskidzie, no to nie wiem, czy to jest tak, że ci goście, którzy zostali tam zebrani, zgrupowani, którzy mają siódmego trenera w 5 lat i każdy kolejny trener to coraz lepsze wynalazki. No to nie jestem tak w 100% przekonany, czy te tyrady to akurat właśnie do Michała Janoty trzeba było kierować. Zwłaszcza, że pamiętam, jest ten kontekst szerszy, o którym też wspomina Kuba Radomski w swoim tekście, że Podbeskidzie bywa zarządzane w sposób taki, że no nie ma tam już prezesa Kłysa, który okej, nie pozwolił nam na wybudowanie nowego boiska treningowego w Tetrych Menedżerze, ale jednak uchodził za gościa, który coś tam w tej piłce potrafi czasem zdziałać. Lepiej, gorzej,
ale Podbeskidzie nie było wolne od tego typu skandali, jakie trawiło wiele innych klubów pierwszoligowych, zwłaszcza po spadku. Mhm. Podbeskidzie, będąc zespołem, który się gdzieś tam plącze na tej linie, no plącząc się na tej linie, bardzo łatwo jest o pójście drogą z Zagłębia Sosnowy, o wpadnięcie w bardzo poważne tarapaty finansowe, czego świadkami byli na przykład kibice UKS-u chociażby po spadku. Naprawdę nie jest tak prosto być zespołem tej kategorii, czyli mhm. takiej, że jestem w Ekstraklasie, spadam, potem muszę się znowu trochę zreorganizować, a Bogdan Quist to w miarę robił, ale go wypierdzielono oczywiście. Tak jak myślę, że sam już był zmęczony. Niewykluczone, bo podoba mi się, jak ty zacząłeś od The Best Of, mam nadzieję, że w twoim The Best Of nie ma tego, co ja najbardziej zapamiętałem. Kuba Radomski zadzwonił do Bogdana Quista o wypowiedź, bo on powiedział, to było kopanie leżącego, gdybym ja się wypowiedział o Podbeskidziu. Nie chcę, okej, okay, rozumiem. Chciałem zwrócić uwagę na pana Krzysztofa Przerackiego, aktualnego prezesa Bielszczan, który wpadł na przykład na genialny pomysł, o który już kiedyś omawialiśmy, że trzeba bardzo uważnie monitorować to, jak pracownicy wydają światło, bo to są koszty. Tak. Więc rzeczywiście dość daleko posunięte oszczędności. Przeracki zaproponował też pracownikom marketingu bodajże radykalną zmianę formy zatrudnienia, czyli słuchajcie, jeśli chodzi o stałą pensję, to nie macie nic. Ale jak sprowadzicie sponsora, to macie od tego 10% i pan... System prowizyjny, najlepszy. Ale z zerową podstawą. To bardzo ciekawe, trochę takie, nie wiem czy tak, chyba zaczerpnięte z filmu Amway z lat 90. i z różnych piramid finansowych. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie pan Przeracki na pewno sprawdziłby się jako organizator takiej firmy, która sprzedaje no, koce z wielbłądziej skóry, tak? Bo takie sytuacje mają tam miejsce. Czekaj. I pan Przeracki mówi, że no nie będziemy płacić za bezczynne siedzenie dzięki temu systemowi. Bardzo dobrze. Super. Ja bym w ogóle też nie płacił rezerwowym na opcje rezerwowych, bo siedzą bezczynnie. No. I to by było też jakieś oszczędności. Mhm. I tym, którzy na przykład, to już najgorzej, tak zwany unused sub. No. Czyli siedzi na ławce, 90 minut nie wejdzie nawet. Ale to jest jednak denerwujące, jak starzy znajomi z czasów szkolnych, nie? Nie piszą do ciebie 20 lat i nagle piszą, hej, chcesz coś z Podbeskidzia? Ale to coś muszą robić, nie? Coś muszą robić po prostu. No, mieli też rozliczać się z benzyny, przez co rzecznik nie pojechał na mecz, bo tylko jeden samochód miał jechać w Bielska. Tak jak słucham o tych oszczędnościach, to są naprawdę bardzo, bardzo poważne. Mm. Że ma jechać jeden samochód na wyjazd z Bielska. To jest bogate miasto. Przejeżdżaliśmy kiedyś przez nie. I nagle mają benzyny na jeden samochód. Taki, wiesz, biurowy. Naprawdę dużo oszczędności. Ja powiem ci, że zawsze mnie to ciekawi, tak frapuje. No nie chcę powiedzieć, że zniesmacza, ale to szukanie oszczędności nigdy nie zaczyna się od tego, że może byśmy nie zwalniali siódmego trenera na przestrzeni 4 miesięcy, bo każdemu trzeba płacić dosyć sowitą odprawę i może byśmy jednak nie kontraktowali gwiazd ligi za grube pieniądze, jeśli nie mamy na to pokrycia w budżecie. Tylko zawsze oszczędności zaczynamy od tego, że rzecznik będzie kurwa na piechotę zapierdala. Tak, teraz zrobimy. Tak. To są te kluczowe oszczędności, które pozwalają, no są smarem na sukcesy zespołu. Ja nie wiem, naprawdę. I zaoszczędzisz te 128 zł, bo tyle wykorzystasz. A ilu piłkarzy za to możesz mieć? Piłkarz to w pierwszej izie ile weźmie? Ze 20 zł miesięcznie? No góra. Ja nie rozumiem, wiesz kadrę zbudujesz. Nie rozumiem skąd to wynika, bo są dwie drogi. Albo prezes wie, że te oszczędności nie mają sensu, bo w zalewie tego, co płacisz pierwszej drużynie, to jest nawet nie promil. To jest mniejsza kwota niż Rafał Koniec ma udział w Zagłębiu Sosnowiec. To naprawdę niedużo. I wiesz, że to nie ma sensu, ale stwierdzasz, że będę uchodził za dobrego gospodarza. Bo musisz przedstawić miastu, tak, że wprowadzasz oszczędności, a że to nie są oszczędności na pensjach piłkarzy, tylko oszczędności na świetle i na tym, że rzecznik jest rzecznikiem, jak się połączy przez Zooma z konferencją prasową, no ale to są wciąż, wiesz, coś zrobiłeś. No, słuchajcie, przeprowadziliśmy szereg restrukturyzacji, kazaliśmy naszym wszystkim kontrahentom, jak wysyłają nam listy, znaczek pocztowy mazać klejem po to, żebyśmy my go mogli przykleić ponownie przy odesłaniu. Znaczek kosztuje 85 groszy. Takich korespondencji przychodzi do nas naprawdę, można to liczyć w dziesiątkach. I na każde 85 groszy oszczędzamy. Nie wiem, czy tyle znaczy. Zrobiliśmy specjalne tutaj teraz warsztaty odnośnie tego, jak składać zużyty papier toaletowy, tak w czwórkę, w taki rąb, a trochę taką żabę z origami, żeby on jeszcze raz posłużył. Nawet jak już jest, no, już używany, ale wciąż nadający się do użycia i tu będziemy mieli duże oszczędności, a piłkarze, no to nie, no, piłkarze muszą mieć.
W McDonaldzie jest Wi-Fi darmowe. Tak. Trzeba tylko coś zamówić, ale to można jabłuszka zamówić i już można się. Tam można prąd używać też, ale to wtedy nie używasz z klubowego prądu. To jest już kolejne 5 zł miesięcznie, które możemy wydać na nowego napastnika, który będzie szczelał gola. Dokładnie. Rzecznik poza tym został dołączony do zajęć motorycznych z trenerem przygotowania motorycznego po to, żeby szybciej biegać, bo nie będzie kasał biletów, będzie musiał spierdzać przed kanarami. Jak tylko kontrola. Będzie jeździł za darmo. No i taką mamy koncepcję. I coraz szybszy jest nasz rzecznik. Mam dla ciebie coś ładnego, Kuba. No. Bo pan Przeracki, o panu Kłysie dużo widzieliśmy. Pan Przeracki jest nową postacią w uniwersum futbolu i z tego, co pisze Kuba Radomski, był trochę zaskoczeniem, że został wybrany. Nikt o nim szerzej nie słyszał. No tak zwany biznesmen. Tak? A, to dobrze. Ta kategoria biznesmen. I tyle. Na spotkanie z Kubą przed wielkim kwitem, który musiał Kuba podpisać, że będzie to w autoryzacji, ten wywiad. I otoczył się jeszcze rzecznikiem i jeszcze kimś. Także dwóch słuchających i pod paragrafem groźby karalnej, jeśli nie będzie tego w autoryzacji, tych wypowiedzi. Zwykła praktyka. Zwykła praktyka. Przed każdym naszym programem zaczynam, że nie będziesz mnie pytał o kibiców. O sprawę pisuarów na Widzewie. Nie będę więcej. Dobra. Nigdy więcej. I teraz jest wypowiedź. I myślę, że jestem ciekaw, czy złapiesz, dlaczego uznałem, że to ci się bardzo podoba. Bo pan Przeracki zaczyna mówić. Jestem, wiesz, no, podbyskicie w kryzysie, nie? Co warto podkreślić w tym momencie? Jestem bielszczaninem. Urodziłem się w tym mieście. Grałem kiedyś w piłkę. 48 lat temu jako lewy łącznik. Zdobyliśmy wtedy nawet Mistrzostwo Śląska Juniorów jako Beskid Bielsko. Zawsze byłem kibicem. Najpierw BKS-u. Później Podbeskidzia, którego nie było jeszcze, gdy grałem w piłkę. Kiedy zaproponowano mi posadę prezesa, czułem, że trzeba się zgodzić. No, spróbuj pomalić te kompetencje. No. Nie no, lewy łącznik. Lewy łącznik w Beskidzie, w juniorach Beskidu Bielsko. Kibic BKS-u. BKS-u, no, sam powiedziałeś, że to jest poważna ekipa. Szanowana. No jestem w szoku naprawdę, że się postanowił tym pochwalić pan Przeracki. Nie no, ale fajnie generalnie. Ja nie grałem jako lewy łącznik, ale uważam, że warto zawsze. Nie, ale podoba mi się, że właśnie opowiadasz. I no ja 48 lat temu grałem w piłkę, więc przestańcie mnie kwestionować. Wskażmy jakiegoś dyrektora, prezesa, który był lewym łącznikiem, zdobył Mistrzostwo Śląska i źle rządził. Nie, nie było takiego, nie było takiego. Z tej drużyny konkretnej jeszcze nie było takiego. Kuba Radomski dopytuje, a jak z tym zarządzaniem? Pan jest biznesmenem. I tu pan Przeracki również wypada. Jestem w biznesie od 83. No. Powiem ci tak, bycie biznesmenem w 83 to był też szczególny biznes. Warzywniak, prawdopodobnie. I teraz pan Przeracki tłumaczy dokładnie. Zajmowałem się nie tylko nieruchomościami. Miałem styczność z całym przekrojem usług. Budownictwo, hotele, które mieliśmy przez pośrednictwo. Co to znaczy? Właśnie, proszę. Od hoteli, które mieliśmy przez pośrednictwo. Co za biznes jest? Oj no, bo byś chciał wiedzieć tylko. Biznes od 83 jest. To jest najważniejsze. Pracowałem też w państwowych spółkach. No w 83 się głównie, będąc biznesmenem, to pracował w państwowych spółkach. Mam duże doświadczenie zebrane przez lata na kierowniczych stanowiskach, w zawodu kierownik. To doświadczenie obejmuje prowadzenie spółki. Klubu piłkarskiego nie prowadziłem, natomiast to nie jest wielka różnica w stosunku do jakiegokolwiek innego klubu. Byłem prezesem Ludowego Klubu Jeździeckiego w Ochabach. Nie zmyśliłem tego. Witamy Ludowy Klub Jeździecki w Uniwersum Polskiej Piłki. Ludowy Klub, ja sprawdzam, czy on jeszcze istnieje. Czy to było jednak w 83? No teraz nie jestem pewny, bo jest stadnina koni Ochaby raczej. Może pan po prostu porusza się z taką nomenklaturą, która funkcjonowała w czasach, gdy grał w piłkę jako lewy łącznik. Organizowałem wtedy między innymi, jako no, prezes Ludowego Klubu Jeździeckiego w Ochabach, organizowałem wtedy między innymi Mistrzostwa Polski Południowej. Co można porównać do piłkarskiego Pucharu Polski, Ekstraklasy, czy nawet imprez wyższych rangów? Co o tym sądzisz? Czy Mistrzostwa Polski Południowej w,
w jeździectwie, to byś tak porównał bardziej do Pucharów Polski, czy bardziej do Ekstraklasy? Ale nawet wyższych rangów. Nawet wyższych rangów. Dużo więcej trzeba było poczynić, by to wszystko zorganizować. No, klub piłkarski to nie jest problem. Że ta narracja umknęła, to pokazuje, że Podbeskidzie zostało w tym momencie przykryte przez inne sprawy, przez Zagłębie Sosnowiec, bo facet, prezes, powołuje się na doświadczenie lewego łącznika i prowadzenie, podkreślam, ludowego klubu jeździeckiego w Ochabach i organizowanie Mistrzostw Polski Południowej, które porównuje, że to jest większy wyczyn niż organizacja Pucharu Polski, Ekstraklasy, wyższych rangów imprez. Spoko. Powiem ci zupełnie szczerze, że wydaje mi się, że ten odcinek powinniśmy nagrać raz jeszcze. Ja jestem oszołomiony. Lewo. Ale jeszcze jedna rzecz mi bardzo mocno chodzi po głowie. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy zainstalowali Football Manager 2024 i sprawdzili, czy pod panem Przeradzkim będzie nam szło pod panem Kłysem. Bo czuję, że znaleźlibyśmy wspólny język i pewną nić porozumienia, rozmawiając z panem Przeradzkim o tym, jak to był lewym łącznikiem w zespole juniorów, który zdobył Mistrzostwo Polski, nie zapominajmy. Udokumentowane sukcesy pod Beskidzia. Powiem tak, zaskoczyły mnie te wypowiedzi, bo nie spodziewałem się, że będziemy się odwoływać do tego typu osiągnięć przy prezentowaniu pan tego Piotr Kucia, przewodniczący Rady Nadzorczej, odnosi się do kandydatury pana Przeradzkiego. Jak wiemy, duży autorytet pana Przeradzkiego, tak? Ludowy Klub Jeździecki w Ochabach, Mistrzostwa Południowej Polski w jeździectwie. A Wochaby to jest jakaś wyspa, czy to nie jest wiem, miejscowość? Nie wiem, co to jest. I pan Piotr Kucia tutaj mówi, doświadczenie pana Przeradzkiego w zarządzaniu instytucjami. Trzeba powiedzieć, że pewne rzeczy osiągnął, prowadził różne firmy. Dużo projektów zrealizował. Pewne rzeczy osiągnął, prowadził różne firmy, różne projekty zrealizował. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania jeszcze? No to tak brzmi jak właśnie pochwały z lat 80, gdy istniała na boiskach pozycja lewego łącznika. Ja nie mogę. Nie, wiesz co, chciałbym, tylko no pewnie o tym zapomnę, ale kiedy przyjdzie na mnie czas, kiedy już przeżyję swoje życie całe do końca, chciałbym, by na pomniku ktoś mi napisał, pewne rzeczy osiągnął, pewne firmy prowadził, różne projekty zorganizował. I to wystarczy wszystko. Że ktoś, kto by przychodził, by widział, że tak, ten człowiek zasługuje na szacunek, bo właśnie pewne rzeczy osiągnął, pewne firmy prowadził, pewne projekty zrealizował. Także to ja jestem spokojny o losy Podbeskidzia. Ale dziwię się jednak, że pan Przeradzki nie miał do końca takiego instynktu samozachowawczego, że nie wszystkich w piłkarskiej Polsce może przekonać to, że 48 lat temu był lewym łącznikiem i to, że prowadził klub jeździecki w Ochabach i że mistrzostwa, podtórzę ostatni raz już, że Mistrzostwa Południowej Polski w jeździectwie, ich organizacja, to jest więcej zachodu niż organizacja Ekstraklasy. Jak? Kuba, trzeba było dopytać. Po prostu jednym krótkim słowem. Jak Mistrzostwa Polski Południowej w jeździectwie są większym wysiłkiem organizacyjnym niż zorganizowanie Ekstraklasy, która trwa rok, która skupia 18 klubów, dziesiątki tysięcy kibiców. Jak? Chodzi o transport koni. No jak jest transport koni, to wszystko jasne. Także pan Przeradzki, mamy oko. Mam nadzieję, że do procesów jednak nie będzie. No, cytowałem po prostu. Rozumiem, że pan Przeradzki jest... I to autoryzowany procesów. Tekst. Autoryzowany tekst tutaj cytowałem tylko, więc wszystko spoko. No jest też o Dariuszu Marcu, czyli jak go nazwał kiedyś Smuda, ziemniak. Okazuje się, że pan Marzec, znanym piłkarzy, nie jest takim pracocholikiem, jak przedstawia się w wywiadach. Ja chciałem tylko odnotować tu w panu Marcu, że ponoć nie za bardzo jest za zagranicznymi piłkarzami, bo nie umie się z nimi dogadać. No, tak to bywa. Ale to są pogłoski oczywiście. Pan Marzec miał opowiedzieć według anonimowego informatora, że jak w latach 90. wygrał w Grecji, to wszyscy musieli znać grecki, dlatego teraz w moich klubach będzie się mówiło po polsku. No, bardzo takie nowoczesne podejście, takie wychodzące naprzeciw piłkarzom i ich potrzebom. Ale trzeba też, ja jestem ciekaw, jak dobrze można się dogadać dzisiaj z panem Darkiem po grecku. Myślę, że tam, nie znam żadnego słowa po grecku. Kurczę, nawet Kawara. Nie znam potraw. Cacyki potrafię. O, powiedzieć. Nie, ja patrz, musisz iść tropem mitologicznym. Zeus, Prometeusz, cacyki, Panathinaikos, Pireus. I to wszystko już masz wiedzieć.
Ja powiem ci tak, no? Wysłuchałem tego, co masz do powiedzenia na temat Podbeskidzia, trochę też własnych danych zebrałem. Trochę przemyśleń, trochę takich przemyśleń. Decyzji. Trochę też śledzę Podbeskidzie tak. Od lat, tak jak pierwszą ligę, śledzę od lat i teraz po tym wszystkim mam tylko tak naprawdę jedną wątpliwość, jedna rzecz ze mną zostaje, jedna rzecz, którą muszę po prostu jak najszybciej zweryfikować i uzyskać odpowiedź na to pytanie. Czy zmieści mi się na nagrobku? Dużo projektów zrealizował, pewne rzeczy osiągnął, prowadził różne firmy. Czy wyjedzie za nagrobek? Czy to mi się zmieści? Bo ja naprawdę mocno tego pragnę, żeby tak się znalazło na pomniku. Kiedy już mnie nie będzie. Jeszcze raz dorzucam, bo jest to piękne. Pewne rzeczy osiągnął, prowadził różne firmy. Dużo projektów zrealizował. To jest jak Biblia. Ja będę sobie to dużo dzisiaj złotych cytatów tak. Analizujemy. Trzeba przyznać. Zaczyna z zerowego. Nie jest łatwo znaleźć artykuł. No nie jest łatwo. Jeśli chodzi o ocenę pracy pana Kuźby i pana Kamila Kosowskiego, którzy w glorii chwały zostali gdzieś tam chyba w okolicach stycznia zatrudnieni, żeby zrobić transfery, nie oceniam, bo się nie znam, nie oglądam pierwszej ligi. Wiem, że jeśli funkcjonowali na rynku transferowym, mając finanse Podbeskidzia, które zarazem oszczędza na benzynie zawodników i na prądzie i na świetle, to nie funkcjonowali w najłatwiejszych realiach. Ale co chciałem podkreślić? Kamil Kosowski był wzięty dlatego, bo jest bardzo szybki i potrafi uciekać przed kanarami cały czas. Chyba tak. I krążył nie po województwie, bo te zamiastowe to są drogie, ale krążył po Bielsku Białym i tam szukał nowych zawodników do Podbeskidzia. To jest swoją drogą, bo wspominałem o tym, że masz te wydatki na pierwszą drużynę, ale tniesz rzecznikowi, żeby czasem za dużo nie przepalił benzyny. No taka kwestia dyrektor sportowy, scout. No wyślesz go gdzieś? Czy nie? Czy też będziesz kroił na tym? No może zobaczyć w transfermach. I u scouta. Nie, to już trzeba płacić. No właśnie, bo kurczę, konto to koszty są. O, to dobrze. Jest huskoret. O, i flashscore. Flashscore ma noty. No, i Explosive Ghost. Nic więcej nie potrzeba. To od razu wszystko wiesz. Ale doceniam, że pan, że Kosowski z Kuźbą zostali wywaleni dzień po tym, jak się skończyło okienko transferowe. Przyszli zrobić transfery, no to co, nie będziemy im płacić, zgodnie z wcześniejszymi myślami, za siedzenie i nic nie robienie. Zupełnie, 1 lipca wracają. Mieli zrobić transfery, było okienko transferowe, no to pracowali. Skończyło się okienko transferowe, no to co taki dyrektor po okienku transferowym może niby robić? Tak. No, wziąć się do uczciwej roboty, nie zawracać Podbeskidziu głowy. Ale zobacz, jaki przebiegły jest Paweł Golański. On robi transfery cały czas po okienku. Tak. Jakby ktoś go chciał wyrzucić, to za forsel. Krokstad, opinia? Pan Norwek? No kurde, nie no, to faktycznie. Po prostu nie dopilnował Marcin Kuźba i Kamil Kosowski, tyle. Znaczy, powinni się tego spodziewać. No, tak jak piłkarz, myślę, że w Bielsku powinien mieć płacone za gole. Tak. Strzelił gola, no to wiadomo, że się przydaje. A jak nie strzelił gola, to za piłkarz. W piłce się gra na gole, a nie na podania. Dziwna rzecz z tym Podbeskidziem. Widzę, że weszło jeszcze dzisiaj, promuję ten tekst. Tym, jak miał zostać zatrudniony Paweł Stano i go przetrzymano. Nie został zatrudniony. I dwóch innych cenionych. Drogę weszło. Wyjmijcie jeszcze raz. O Habach. Cytat. To się poniesie. I tak. Ten, który ty chcesz mieć, Kuba, na nagrobku, powiedz jeszcze raz. Pewne rzeczy osiągnął, prowadził różne firmy, dużo projektów zrealizował. Kurczę, bo jest ten, że bieg ukończyłem, wstydu nie przyniosłem. Skąd to jest? Z Biblii? Nie wiem. Kurde, zaraz znajdę, będę wtedy mądrzejszy. Coś jeszcze o Podbeskidziu mam do zdania? To ja wyłącznik. Przedstawię ligową tabelę w takim wypadku, żebyśmy... Bo... Oj, możesz się pochylić nad losem Michała Janoty. Tak, tak, to jest los Michała Janoty, to jest dobry tytuł. Co za sezon. Jeden z ciekawszych sezonów w historii sezonów jakichkolwiek piłkarzy. Zagłębie Sosnowiec raczej się nie utrzyma, bo traci 12 punktów w tej chwili do bezpiecznego miejsca w tabeli, a łącznie ma punktów 13, czyli traci prawie tyle, co wygrało od początku sezonu. W dodatku prawdopodobnie będzie zmiana na stanowisku szkoleniowca. Podbeskidzie, no lepsza sytuacja. 8 punktów przewagi nad Zagłębiem Sosnowiec, ale wciąż 4 punkty straty do Resowi i aż 8 punktów straty do Stali Rzeszów. Tak naprawdę jest podobna sytuacja jak w Ekstraklasie, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie, czyli są zaangażowane 4 ekipy, z których 2 są raczej pewne spadku, a 2 zobaczymy, która z nich spadnie. Czyli to Resowia i Polonia. Natomiast Michał Janota to jest gość, który w Podbeskidziu nie dał sobie w kaszy dmuchać. Jak prezes chciał obciąć pensję, to się pokłócił z prezesem. Jak kibice mieli pretensje, to im powiedział parę słów prawdy. I po tym, jak już wszyscy mieli wszystkich dość, trochę prezes Michała Janoty, trochę Michał Janota całego Podbeskidzia, kibiców Podbeskidzia, prezesa Kłysa i tak dalej, bo był liderem, bo był w szatni tym głosem, który stawał też w obronie tych słabszych, tych, którym mrożono pensję, tych, których wyzywano.
skoro on to wszystko wziął na siebie, nie, dość tego. Idę do normalnego klubu, takiego jak Zagłębie Sosnowy. Michał Janota po pięknej przygodzie z Podbeskidziem, zakończonej atmosferze skandalu, po kłótni z kibicami, a następnie z prezesem, idzie do Zagłębia Sosnowiec, no i dostaje w rulon na jednym z pierwszych rozmów z kibicami. Michał Janota, co ciekawe, kapitan zarówno Podbeskidzia, jak i już teraz Zagłębia Sosnowiec. W tym sezonie zagrał sporo meczów w pierwszej lidze, wygrał jeden mecz. Zgadnij jaki. Podbeskidzia z Zagłębiem. Tak. Derby samego siebie. Ja pierdykam. A przy czym bardzo mądry gość podobno. Mądry gość. Tylko ponoć krótki ląd. Niezły kapitan. Mądry gość, ale krótki ląd. Zakał w tym Feyenoordzie, wiesz? Wiem. Słyszałem. Chyba tam nastolatek. Wywiad z Członkiem bardzo fajny. Serdecznie polecamy na kanale Członkiego, który możecie sobie śledzić, bo są tam bardzo ciekawe rzeczy. Czasami. No. Jak to czasami? Jak nie wrzuca. Jak nie wrzuca, to nie ma. Tylko o to mi... Dobrze, to tyle chyba pod Beskidziu. Tak, nawet chyba nie wiem, czy nie musimy się... Tak. Michał KKKK napisał z Dorianem, to zapewne chodzi o scenę filmu Football Factory, chyba 2 tygodnie temu. Obiecałem, że przeczytam, więc przeczytałem. Wygrał konkurs na to, o co chodzi z przedstawieniem się jako Dorian. I tak rozpoczynamy sekcję komentarzy. Ja tylko chciałem wspomnieć, że obejrzałem właśnie, jak pani Karolina Bojar-Stefańska gwiżdże spalonego z autu. No, zdarza się każdemu najlepszemu. Oczywiście. Bywają takie sytuacje, niestety. Komentarze. Dobra, ja mam wtorkowe, a ty masz piątkowe. Tak. Mogę zacząć. Zacznij. Adamo, najlepszy sposób na niezbankrutowanie, będąc chrzestnym? Umrzeć. Dosyć czarny humor, natomiast podejrzewam, że może to być też w pewnym sensie prawdziwa wypowiedź. I drugi komentarz jeszcze od Adama. O, kapitan Legnica potrafi się podnieść po najpotężniejszym ciosie, jest majętny, ale jego kryptonitem jest jajecznica. Tak to jest z kapitanem Legnicą. Jakubuczek 1523. Wywiad z Hobbitem, który przeprowadził się do Mordoru. Jest bardzo fajnie, nie ma dużo słońca, ale to dobrze, bo chociaż nie razi. Nie, nie interesuję się wojną. Raczej nie czytam, co się dzieje pod Helmowym Jarem. Mam przyjaciół w Mordorze, zainwestowałem w kilka jaskiń u stóp góry przeznaczenia. Czy planowałem opuścić Mordor? Przez chwilę agentowie zaatakowali Isengard, ale już jest spokojnie. Wybrałem stabilność, a tego wielkiego oka nad głową to już prawie nie zauważam. Cudowne. Pięknie Jakub Buczek to nam nakreślił. Szanujemy, ja trochę dyskutowałem też w komentarzach z tymi ludźmi, którzy chcieli dyskutować, a nie tylko powiedzieć, że jestem rurą, chociaż z takimi też chętnie zawsze dyskutuję o tym, że nie uważam się aż tak mocno za rurę, choć mam 2 otwory faktycznie po 2 stronach, a nie będę w to wnikał. W każdym razie wdawaliśmy się w dyskusję częściowo część osób też pisało fajne swoje jeszcze też tam podpisuję. Fajne swoje opinie, możemy się w nich różnić, natomiast co do jednego w większości jesteśmy zgodni co do tego, że Rosja to zbrodniarze i nie jest to nigdy przyjaciel Polski jako kraj. Siemanko, kolanko, kapitan Włocławek stał się postacią tragiczną, gdy dowiedział się, że ketchup Włocławek produkowany jest obecnie w Łowiczu. To jest największe, po prostu super bohaterskie. Mój Boże, Włocławku, nawet to złodziejstwo. Nawet tego nie masz. Nawet ale twój ketchup nie jest od ciebie. Nawiązywaliśmy do tego, że kapitan Włocławek, zajmując się problemami Włocławian, mieszkańców Włocławka, powinien przede wszystkim zapobiegać temu, że ludzie wyjeżdżają z miasta. A tu co? Nawet cała fabryka wzięła i wyjechała. Super SW. Lechu wygląda jak jakiś szalony francuski malarz w takiej stylizacji, po lewej zaś hiszpańskim jest szpady z adekwatnym zarostem. Stwierdziłem, że to przeczytam, bo bardzo miło mi się zrobiło, jak to przeczytałem. I też sporo było lajków dzięki Super SW. Krystian Bator 2208, człowiek Kraków. Biega z maczetą, super umiejętność zalewanie każdej przestrzeni betonem. Błyskawiczna budowa biurowców i bloków mieszkalnych. Zianie smogiem. Zianie smogiem przepięknie. Trzeba kiedyś opracować na naszym kanale. Tak. Gdzie już panteon. Jest pies, który jeździł koleją? Tak. Panteon polskich superbohaterów. Możemy wspólnie z czatem usiąść i wymyślić. ArtRac91. Kapitan Polska chodziłby cały czas uśmiechnięty i wszyscy Polacy wokół, wow, on nie może być człowiekiem. Musi być kimś więcej. I dalej Paweł Żelazny 3827, trochę się wiąże z tematem dzisiejszego odcinka. Piotr Rutkowski jako kapitan Poznań. Finanse Poznania zawsze świeciłyby się na zielono w Excelu, natomiast to w ogóle by się nie rozwijało, ale ponieważ kapitan Poznań nigdy się nie poddaje, to i tak byłby właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Był jeszcze jeden komentarz, tylko nie zeskrinowałem. Niestety to go przeczytam, jak ty przeczytasz swoje. Przemysław PN86. Szaza wraca na scenę w utworze z Robertem Karasiem. Bierz co chcesz.
Szymon Makles, Sławomir Nitras w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Prosiliśmy wtedy o komentarze pokazujące, jak Sławomir Nitras jest zorientowany w polskiej piłce. Trzeba pamiętać, że polska piłka w ogóle nie jest przygotowana na przyszłość. Większość prezesów ma już swój własny personal komputer, to w żadnym z nich nie zostało zainstalowane oprogramowanie chroniące przed pluskwą milenijną. Nitras o ostatnim meczu z Walią. Był moment, że rywale przycisnęli. Nie rozumiem, dlaczego wówczas nasi obrońcy nie zagrywali piłki do bramkarza, tylko kopali ją do przodu. Tomaszewski mógł ją spokojnie łapać i dać nam oddech. W ostatnim finale Euro, jak widziałem, Duńczycy cały czas grali w ten sposób do Schmeichela i wynik dowieźli. Uczmy się do najlepszych. Adam Brych z klasykiem. Francja to jest przeszłość. W bramce Barthez, obrona Blank. W środku Zidane, nawet nie podchodź, bo od razu dziura. Henry, nie próbujcie łapać nas polonego. Cenne porady. Mignot prosi nas o sprostowanie, że wpaście festiwal pieczywa odbywał się w Siedlcach. Oczywiście. Prostujemy i Radosław Szymański z bardzo ciekawą ciekawostką. Co do tekstu z generatora polskiego piłkarza, dodam, że w tym roku była kolejka, w czasie której na meczach drugiej Bundesligi było więcej kibiców niż na stadionach Bundesligi. Wszystko Marian się wie. Kasze coj. Szymon Jedynak, potrzebujemy stadionu narodowego na miarę naszych potrzeb, mówi Nitras, czas na remont stadionu tysiąclecia. W ten sposób uzdrowimy polską piłkę. Niemiętki, minister Nitras jest na bieżąco, wie, że ośrodek szkolenia nie jest nam do niczego potrzebny, mamy młodego i perspektywicznego Pawła Broszka. Jak najbardziej. Ziutek, Sławomir Nitras na kolejnej konferencji, 5-4 z Brazylią na ostatnim mundialu we Francji, było dużym ciosem dla polskiej reprezentacji. Potwierdzam, Vasos mówi, że na sztandarach Nitrasa będzie koniec z Niedzielą Cudów. Tak, nie ma co, już więcej takich oszustw. 5-5 kocik. Sławek Nitras ma zamiar lobbować u premiera, żeby puścił Lubańskiego do Realu. A także Owsiak 237. Sławomir Nitras z oburzeniem przyjąłem fakt rzucania sprzętem RTV AGD przez piłkarzy Legii na obozie szkoleniowym. Prawdopodobnie, panie redaktorze, taką reakcję wywołało pojawienie się policjanta w serialu Allo Allo. Mam jeszcze te dwa komentarze, o których miałem wspomnieć. Pierwszy z nich, Sport is my religion. Kapitan Radom rozmasuje bez papierów, strzeli bramkarzem i wiecznie będzie walczył o puchara, tak naprawdę o spadek. I rzecz, która mnie bardzo rozczuliła tak naprawdę, to jest komentarz z czatu, więc nie mam niku, ale zapamiętałem to po prostu. Komentarz na czacie był taki, że to trzeba być naprawdę kibicem ŁKS-u, by zostać chrzestnym w momencie, kiedy paschał jest tak wysoki, że nie da się do niego sięgnąć. Świeżuteńki paschał. I tak to wygląda, prawda, jeśli chodzi o moje bycie chrzestnym, które zaczęło się w trudny sposób, niewygodny sposób. Taki sposób, że musiałem stać na palcach. Co? Dziękujemy, że byliście znowu z nami, a jak byliście pierwszy raz, to też dziękuję. Tak jest. Sponsorem kanału jest Superbet. W opisie znajdziecie link do aktualnej promocji. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie i że promocja jest przeznaczona dla tych, którzy ukończyli 18 rok życia. Dziękuję bardzo Jackowi. Piotrkowska 79. Dziękuję Mateuszowi. Dziękuję Mateuszowi. I Antkowi, bo też marnujemy właśnie czas. Tak jest. Antek też mógłby zrobić coś pożytecznego, a czeka, aż wreszcie skończymy tutaj gadać. Podobnie jak wy zresztą, drodzy widzowie. Więc przepraszamy, że tyle to trwało, jeśli wam czymś pochybiliśmy. Przyznajcie, działo się. Tak, grubo. A jeszcze jest parę tematów, które poruszymy dopiero później. Na przykład przepis o młodzieżowcu, bo ta sprawa dopiero pączuje. Pęcznieje, będzie debata, nie jedna. Więc wtedy do tego siądziemy na spokojnie. No, tyle na dzisiaj. Dzięki raz jeszcze. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze, za to, że jesteście na czacie, że oglądacie, że subujecie i robicie inne fajne, różne rzeczy, które... A my szykujemy dla was ciekawe ciekawostki. W przyszłym tygodniu nagrywamy. Futbol. A ja podbijam rynek shortsów. I na drugim kanale Tetrycy oczywiście możecie znaleźć cały czas dwie recenzje o psie, który jeździł koleją, a już potem zdech. Przypomniałem sobie Janka Muzykanta. Jest ciężko. Wkrótce. Soon. Soon w kinach. To be died. Tak. This summer albo this spring nawet na naszym kanale. Tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.